Dzień dobry, witajcie punktualnie o godzinie 16. Mam nadzieję, że zupełnie spokojnie możecie dzisiaj do nas synchronizować swoje zegarki. Zaczynamy wyjątkowe spotkanie z cyklu Connect and Scale Up. To cykl organizowany oczywiście przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge i jest mi bardzo miło być tu dzisiaj z wami i cieszę się, że włączacie się w tak dużej grupie do tego wyjątkowego wydarzenia, którego tytuł to Zawody przyszłości. Jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery? Odpowiedź na to pytanie padnie dzisiaj udzielona przez wielu świetnych ekspertów i wiele świetnych ekspertek. Ja jestem dziennikarką i dzisiaj postaram się, abyście dowiedzieli się jak najwięcej o tym, jak tę przyszłość w trudnych, umówmy się, czasach sobie zaprojektować. Czy to jest w ogóle możliwe, jakiekolwiek myślenie o konkretnych zawodach w przyszłości, w czasach, o których niektórzy mówią, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana. O tym wszystkim dzisiaj usłyszycie. Pamiętajcie, że nie tylko możecie być z nami swoimi oczami i uszami, ale również możecie wysyłać swoje pytania do naszych gości i gościń, do czego serdecznie Was zachęcam. Zanim jednak dwa panele dyskusyjne, dwie ciekawe rozmowy i inspirujące, mam nadzieję, dla Was o tym, jak te zawody przyszłości będą wyglądały, dowiedzmy się co nieco więcej o cyklu Connect and Scale Up, bo to nie pierwsze spotkanie w jego ramach, ale dosyć inne niż te wszystkie wcześniejsze, ponieważ Connect and Scale Up to cykl PARP-u adresowany przede wszystkim do świata biznesu, mówiąc o innowacjach, startupom, ale również jednostkom samorządu terytorialnego. Natomiast teraz najważniejsi są młodzi ludzie. Dlaczego? Skąd taka zmiana? O tym koordynator projektu Connect and Scale Up, Kamil Gromulski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Kamilu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, Justyno. To skąd ta zmiana i soczewka na młodych? Tak, to prawda, że zarówno w ogóle Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w swoich działaniach skupia się na wsparciu, na takich instrumentach wsparcia sektora MŚP. Natomiast jednym z obszarów, którym też zajmuje się PARP, są badania. I podczas jednego z badań, które przeprowadziliśmy akurat właśnie w tej grupie odbiorców, mocno wybrzmiała potrzeba rozwoju kompetencji miękkich, kompetencji biznesowych, ale też takiego obszaru networkingu, właśnie, którego można byłoby doświadczać i tych właśnie kompetencji się uczyć. Stąd pomysł, żeby włączyć tą grupę docelową, jaką są młodzi ludzie, młodzież, właśnie do projektu Connect and Scale Up. I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy cykl trzech spotkań. To będzie taki pilotaż, który miał nam pokazać, czy w ogóle jest taka potrzeba, jest takie zainteresowanie młodzieży tym obszarem przedsiębiorczości. No i w ramach właśnie jednego z tych spotkań, to jest drugie nasze spotkanie, spotykamy się dzisiaj, będziemy mówić o zawodach przyszłości. Pierwsze spotkanie organizowaliśmy online i to był taki warsztat, gdzie uczyliśmy pitchowania, mówiliśmy o tym, jak pokonać tremę, jak dobrze się zaprezentować. Dzisiaj mamy właśnie temat zawodów przyszłości, a trzecie spotkanie, już stacjonarne, organizujemy podczas regionalnego konkursu Explory, który odbędzie się 19 kwietnia we Wrocławiu. I tam będziemy pokazywać, zgłębiać techniki, metodologii design thinking na konkretnych case'ach. Razem z zaproszonymi przez nas dziewczynami z Design Thinking Institute z Poznania będziemy pracować razem z młodzieżą właśnie warsztatowo we Wrocławiu. Także to są takie pierwsze działania, które planujemy realizować w tym obszarze wsparcia biznes-młodzież. Idzie nowa perspektywa finansowa, idą nowe działania, nowe zadania, więc na pewno przyjrzymy się temu bardziej i też być może zorganizujemy jakiś taki bardziej regularny konkurs właśnie dla tej grupy. Powiedziałeś, że to jest taki pierwszy cykl. Ja coś czuję, że pierwszy, ale nie ostatni, bo to pewnie bardzo ważna grupa, do której warto mówić. No właśnie, Kamil, zatrzymajmy się na chwilę jeszcze, jeśli pozwolisz, nad tym tematem. Zawody przyszłości, jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery? Myślisz, że odpowiedź na to pytanie jest prosta w czasach, w których wszystko się zmienia? Jak patrzysz na to z perspektywy nawet pracy w PARP-ie?
No, ja mam swoje przemyślenia i też, które są poparte badaniami, które prowadzimy w ramach takiego dużego badania bilansu kapitału ludzkiego. Natomiast nie chcę uprzedzać, bo tutaj natomiast na pewno wiele czynników bierze, trzeba wziąć pod uwagę, wybierając zawód przyszłości. I już nie jest to chyba sugestia rodziców czy potrzeba rodziców, tylko bardziej takie czynniki jak pasja, jak zainteresowania, jak chęć jakby właśnie spełniania się w jakichś obszarach, niekoniecznie już te czynniki finansowe, co uważam, że akurat jest chyba taką dobrą zmianą. No, cieszę się z tego, co mówisz, bo pewnie podglądałeś trochę moje pytania, albo ja czytam w twoich myślach. Zastanawiałam się właśnie nad tym, na ile to, żeby moje dziecko było prawnikiem, albo żeby lekarzem, taka jasna i oczywiście dawno zaprojektowana ścieżka kariery, czy to w ogóle w dzisiejszych czasach jeszcze ma rację bytu, czy nie. O tym za chwilę porozmawiamy. Czyli co, otwieramy oficjalnie nasze dzisiejsze spotkanie, Kamil? Tak, otwieramy, zapraszamy was serdecznie. I oby to wam przyniosło dużo ciekawych przemyśleń. Tak, moi drodzy, mówił koordynator projektu Connect and Scale Up Kamil Gromulski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepiękne, formalne, ale jakże uśmiechnięte otwarcie mamy za sobą, a więc już za chwilę zaproszę was do wysłuchania pierwszej rozmowy, pierwszy panel dyskusyjny, pierwsi goście, dwie osoby za moment pojawią się w naszym studiu. A ja ten panel nazwałam sobie Posłuchaj tych, co znają się na temacie. Zachęcam was jeszcze bardzo serdecznie do zadawania pytań podczas dzisiejszego wydarzenia. Tutaj mamy mnóstwo fajnych monitorów w tym studiu. Ja sobie będę podglądać pytania, które będą od was wpadać. Dlaczego do tego zachęcam? Bo to wydarzenie jest w 100% dla was. Kto jak nie młodzi ludzie muszą zaprojektować jakoś swoją ścieżkę kariery. Chociaż nie wiem, czy i starsi w dzisiejszych czasach, w których tak dużo się zmienia, nie powinni trochę lawirować, wykorzystując różne swoje kompetencje, niekoniecznie te umiejętności, które zdobywali na studiach. Ale o tym, jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery i jakie zawody przyszłości mają, nomen omen przyszłość, nasi goście w studiu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że przyjęliście zaproszenie do spotkania w ramach Connect and Scale Up. Anna Daria Nowicka, socjolożka, trenerka, coach, doradczyni zawodowa. Powiem, że Ania opublikowała ponad 150 tekstów, które dotyczą psychologii, coachingu, rozwoju osobistego, a co bardzo ważne, poza tym, że wykładasz na uczelniach wyższych, to prowadzisz kanał na YouTubie Twoja kariera i psycha. Wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry, bardzo mi miło Cię gościć. Mnie również. A obok Ani człowiek z niezwykle kreatywnym podejściem do życia. Zdradzę wam, że zanim usiadł, to wędrował po studiu i to jest, myślę, taka typowa cecha dla ludzi, którzy mają w sobie bardzo dużo energii i pomysłów, bo ja ciebie zawsze, odkąd się znamy, a znamy się od lat, postrzegam jako takiego niezwykle kreatywnego i innowacyjnego człowieka. Pisarz i strateg. Autor programu Projektowanie Przyszłości, który pomaga młodym ludziom, dorosłym, nastolatkom odpowiedzieć na pewne bardzo ważne pytanie. To pytanie za chwilę. Na razie powiem, że Grzesiek Kosson. Dzień dobry, Grzegorzu. Co mam w życiu robić? A to jest pytanie zgodne z kodem motywacji i zestawem umiejętności. Tak czytam o tobie w internecie. Co to jest kod motywacji? Okej, każdy z nas ma swój niezmienny kod motywacji. Niezmienny? Niezmienny. On de facto nie zmienia się przez całe życie. Czyli na przykład, jeżeli lubiłaś się uczyć mając 5 lat, to tak samo będziesz lubiła się uczyć mając, nie wiem, 25, 45, 50. Trafiłeś, to się zgadza. Te rzeczy są absolutnie niezmienne. Ludzie zazwyczaj mylą motywację z zaangażowaniem. To są dwie całkiem różne rzeczy. Motywacja to jest de facto to, co ci daje życie. Co sprawia, że czujesz, że żyjesz. I ludzie mają, ten kod jest po prostu niezmienny przez całe życie, tylko najtrudniejsze jest jego odkrycie. No właśnie, to ja zapytam od razu w kontekście naszego dzisiejszego tematu zawodów przyszłości. Czy można jakoś zbadać swój kod motywacji? Nie wiem, są różne testy, Galupa, testy kompetencyjne, czy jest test na kod motywacji? To jest trochę prostsze, znaczy o wiele prostsze, ale należy się przyjrzeć temu, co lubisz robić. Mhm. Temu, co naprawdę kochasz robić. I myślisz, że to jest przyszłościowe, jeśli chodzi o myślenie o pracy? Wystarczy, że usiądę tak, i zastanowię się, co lubię robić? Okej, bo to pytanie, które jest skierowane co do zawodów przyszłości, my zawsze zastanawiamy się, okej, jakie będą zawody przyszłości.
A to pytanie powinno być całkiem inne. Jak poznać siebie na tyle głęboko, żeby ta przyszłość ci nigdy nie zaskoczyła? Dobra. Po prostu niezależnie od tego, czy dzisiaj, nie wiem, na topie jest 100, za 5 lat jest 100, to ja i tak wiem, co mi daje życie i wiem, jak się do tego dopasować. Zapisuję sobie to zdanie, jak poznać siebie na tyle głęboko, żeby wiedzieć, jak się dostosować do tej sytuacji. Będziemy na pewno to dzisiaj rozwijali, ale powędruję jeszcze w stronę, Aniu, twojego kanału, twoja kariera i psychę. Dlaczego w kontekście kariery ważne jest psychę i dlaczego to jest drugi człon tej nazwy, kanału, który prowadzisz? Po pierwsze dlatego, że jeżeli z kimś pracujemy, to pracujemy nie tylko z jego kompetencjami miękkimi i twardymi, ale też pracujemy przede wszystkim z osobowością, z tym, jak ten człowiek myśli, jakie ma wartości, jak działa, jaki ma temperament. Czyli tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś byłby najlepszym ekspertem w swojej branży, ale jednocześnie byłby mało sumienny, a to jest przecież cecha osobowości, no to dosyć mały pożytek miałby pracodawca z kompetencji tej osoby. Czyli żebyśmy tak naprawdę mogli dać ujście naszym talentom, naszym umiejętnościom czy naszej wiedzy, to również niezmiernie ważne znaczenie mają nasze cechy osobowości. I z drugiej strony, to co też mówił Grzegorz, jeżeli my nie rozumiemy sami siebie, nie rozumiemy naszych potrzeb, nie rozumiemy tego, co nas motywuje, a co nas demotywuje, nie rozumiemy naszych wartości, tylko podążamy za modą albo za tym, co wychodzi w jakichś raportach, to tak naprawdę nie będziemy szczęśliwi. Przykładowo, wiem, że informatycy zarabiają rewelacyjnie, ale ja nie mam w ogóle talentu w tym obszarze. Tak? Czyli tutaj bardziej liczy się to, do czego ja mam predyspozycję, w czym ja się dobrze czuję, a nie to, w czym najlepiej płacą w danym momencie na rynku. I stąd właśnie ta psyche jako ten element kluczowy dla naszego funkcjonowania. I jest jeszcze trzeci powód. Nawet jeżeli ktoś jest bardzo kreatywny, ma ogromną wiedzę, doświadczenie i pomysły, ale ma na przykład depresję albo zaburzenia lękowe, albo jest wypalony zawodowo, czy ma jakiekolwiek inne problemy w sferze psychicznej czy emocjonalnej, to również nie będzie w stanie wykorzystać ani swojej wiedzy, ani swoich kompetencji. Czyli trzeba myśleć o naszym życiu, również tym zawodowym, nie tylko pod kątem kompetencji, przyszłości czy pieniędzy, ale również naszej psychiki i naszej osobowości. Ale gdyby na przykład się okazało, że bardzo chciałabym zarabiać dużo pieniędzy i wiem, że akurat teraz dużo pieniędzy dają takie, a nie inne zawody, to mam szansę jakkolwiek się wyszkolić, zdobyć te twarde umiejętności, wkuć różne rzeczy, które są potrzebne w danej branży i się w niej odnaleźć, czy jednak zawsze muszę pamiętać o tym, do czego jestem w jakiś sposób predestynowana, tak? Ja uważam, że kluczowe są nasze kompetencje, ponieważ jeżeli nie mam predyspozycji do czegoś, załóżmy do matematyki, to ja mogę włożyć ogromny wysiłek w to, żeby być w tej matematyce lepsza i ogromnym nakładem pracy z trójki mogę poszybować nawet na piątkę. Ale nigdy nie będę w tym tak dobra, jak osoby, które umieją to na szóstkę i mają do tego talent i jeszcze to lubią robić. Czyli jeżeli nawet w tej szkole będę miała na tym profilu ogólnym nawet tą piątkę, to już na profilu, gdzie będą same osoby utalentowane matematycznie, będę z trudem i ogromnym nakładem krwi i potu i łez miała tą trójkę w porywach. Natomiast rynek pracy nie zapłaci mi za to, że zrobiłam postęp z trójki do piątki czy tam do czwórki, tylko rynek pracy płaci nam za to, w czym jesteśmy ponadprzeciętnie dobrzy. Więc wracając do twojego pytania, w najlepszym razie po ogromnym wysiłku będziesz mogła być, że jesteś humanistką, kiepską księgową, kiepskim informatykiem, czy kiepskim ekspertem od jakichś technologii, więc i tak cię nikt nie zatrudni. Więc ja uważam, że pomyślmy nad tym, w czym możemy być dobrzy, bo tak naprawdę w każdym zawodzie można zarabiać bardzo dobre pieniądze. Można być dobrym dekarzem, można być wybitnym kucharzem, można być wybitną kosmetyczką, więc jako socjolog powiem tak, nie patrz na statystyki, nie patrz tylko na średnie, bo statystycznie człowiek i pies mają 3 łapy. No tak. Tak, trzeba patrzeć bardziej z punktu widzenia również jednostki, a nie tylko takich uogólnionych twierdzeń, nawet jeżeli one są prawdziwe i oddają pewną sytuację na rynku pracy. No, jak już socjolog mówi, nie patrz na statystyki, to w ogóle koniec świata. Grzegorzu, a ty co powiesz na to właśnie? Czy można zawracać kijem Wisłę, wiesz? Okej. Matematyka jest bardzo szerokim pojęciem. Bo okej, dla kogoś matematyka to mogą być, nie wiem, wzory, równania, ale w matematyce jest też część ogromna intelektualna, tak? Jakichś równań. To są de facto zagadki.
Ja bym popatrzył na tą matematykę inaczej. Rozebrałbym tą matematykę na czynniki pierwsze. To są na przykład ludzie, którzy uwielbiają rozwiązywać zadania, tak? Ale to jest wyzwanie intelektualne. Też ludzie, którzy dostrzegają pewnego rodzaju wzorce. I potem, dostrzeganie wzorcy można wykorzystać, nie wiem, w psychologii, w kryminalistyce, nie wiem, w działalności wywiadowczej, w wielu różnych rzeczach. Ja bym nie patrzył na matematykę jako na matematykę, tylko bardziej na zasadzie, co w tej matematyce mnie fascynuje. W ogóle, złapmy to, Grzegorz, co mnie fascynuje, w czym ja jestem dobry, co lubię robić. Wyobraźmy sobie, że mamy takiego 20-letniego człowieka, albo 18, albo świeżo po studiach. I co? Siadam, zastanawiam się, co lubię robić i dochodzę do wniosku, że lubię podróżować. Okej, ale dobra, podróżowanie... Jak na tym zarobię, tak? Dobra, podróżowanie to jest odkrywanie nowych miejsc, odkrywanie nowych kultur, dostrzeganie nowych ludzi. To znowu jest uczenie się. To znowu jest przesuwanie tej granicy wiedzy z czegoś, czego nie wiem, do czegoś, co wiem. I to można inaczej. Ja bym popatrzył głębiej, co jest pod spodem, jaka historia jest pod tą historią. Bo to, że ja lubię jeździć gdzieś w nowe kultury, to co ja tam robię? Czy ja robię zdjęcia tym budynkom? Czy ja wchodzę do kościołów? Nie wiem. Czy ja bardziej słucham, jak ludzie ze sobą rozmawiają? Czy język mnie fascynuje? Tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, a ja jestem nauczony tego, że małe, drobne sygnały bardzo dużo mówią. A takie tradycyjne podejście, moje dziecko będzie prawnikiem albo lekarzem, tak zwane wymarzone zawody rodziców kiedyś, tak? Na ile ono jeszcze w ogóle ma rację bytu, choć pewnie są takie zawody, wspomniany prawnik, lekarz, które wymagają lat zdobywania wiedzy, umiejętności, studia medyczne to długi proces. Zastanawiam się, dlaczego o te tradycyjne pytam, tak? Bo poświęcamy się jednej ścieżce, wkładamy w to czas, energię, a potem się nagle okazuje, że jest pandemia, że czasy się zmieniają i musimy się jakoś super przebranżowić, tak? Albo przychodzą eksperci, mówią, jak Grzegorz, jak powiedziałeś, że trzeba umieć siebie odnaleźć, tak? W tej przyszłości, tak? No, jak to zrobić, jak masz konkretne wykształcenie na przykład bardzo? Znowu wracamy do, dzieciństwo. Mhm. Ogromną podpowiedzią jest dzieciństwo. Wy nawet nie wiecie, ile prawdy jest w dziecinnych zabawach. Co się lubiłaś bawić jako dziecko? Co się bawiłeś jako dziecko? Powiesz mi. Klasycznie w Chowadego się bawiłam. Co jeszcze? No bawiłam się pewnie też w jakąś bibliotekę. Biblioteka, Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Punkcie wyjścia. Mhm. Tak? I wierz mi, po prostu to jest niesamowite, jak często ludzie, nie tylko nastolatki, 15, 17 lat, ale ludzie naprawdę dojrzali, nagle 45, 55 lat, nagle dostrzegają w tych dziecinnych zabawach prawdę. Ja jestem zszokowany tym. Ja w ogóle mam po prostu listę znanych osób, kiedy one zaczęły coś robić. I na przykład, Margaret Atwood, ta kanadyjska pisarka. Wybitna. Dokładnie. Ona pierwszą książkę napisała, jak miała 7 lat. To była historia mrówki, nawet z jej rysunkami. Gdzieś tam znalazłem w jakimś dokumencie. Ale takich przykładów jest bardzo dużo. Marie Kondo, kojarzysz? Mm. Japonka od sprzątania. Ona od 5 roku życia kochała sprzątać. A więc przypatrzcie się swojemu dzieciństwu. Że doradcy zawodowi muszą zadawać pytanie, w co się bawiłeś w dzieciństwie. Znaczy, to jest pytanie, ciekawe, które ja zawsze zadaję, tak? Od którego ja po prostu wręcz zaczynam, bo to jest bardzo ważna podpowiedź. Tylko znowu pod spodem jest coś więcej. Mhm. I przyjrzyjcie się temu, co jest po prostu pod spodem. No zastanawiam się tylko, jak to zrobić, bo jak siedzę z tobą i ty mówisz, mówię podróże, a ty mówisz języki, odkrywanie, mówię wow, no rzeczywiście trochę tego jest, ale sama bym na to pewnie nie wpadła. Ale od tego jestem ja. Dobrze, wszystko jasne. Aniu, teraz was jeszcze jeden taki ważny wątek tego, żebyśmy już całkiem wyrzucili w kosmos tytuł naszego spotkania. Jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery, zawody przyszłości? Czy w ogóle mówimy dzisiaj o zawodach przyszłości? Czy może bardziej mówmy o kompetencjach czy umiejętnościach przyszłości? Jest pewien taki, może nazwijmy to trend na różnych konferencjach biznesowych, że już mówi się właśnie nie o konkretnych zawodach, tylko właśnie o tym, co ty umiesz, tak? Jak ty na to patrzysz? A jeżeli tak patrzysz, że umiejętności, no to jakie są kluczowe? Po pierwsze, te same umiejętności możemy wykorzystywać w bardzo różnych obszarach. Na przykład komunikatywność czy empatię możemy wykorzystywać zarówno w pracy pielęgniarki, lekarza, jak i na przykład dziennikarza, socjologa, pracownika społecznego, handlowca i wielu innych. Po drugie,
Nie jest moim zdaniem tak, że mamy jakiś jeden przeznaczony nam wymarzony zawód, który musimy odkryć i nagle przejdziemy przez objawienie. Śmiem twierdzić, że każdy z nas może być szczęśliwy w wielu różnych zawodach. Oczywiście nie we wszystkich, ale z reguły nie jest to jeden, jedyny zawód, który musimy odkryć. Kolejna rzecz. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było wielu zawodów, które teraz są na topie. Na przykład ekspert od mediów społecznościowych. Więc moim zdaniem takie zakładanie, że ja teraz skończę te studia, bo według obecnych raportów za ileś lat to będzie najbardziej opłacalny kierunek, są po pierwsze obarczone dużym błędem. Wszystko się wydaje oczywiste po fakcie. Natomiast nikt nie ma szklanej kuli. No jasne. Po drugie, tak jak nie byliśmy w stanie przewidzieć, że będą lockdowny, no, w pewnych filmach katastroficznych coś takiego było, ale nikt nie brał tego na poważnie. Tak nagle lockdowny przeorały nie tylko naszą psychikę, ale też rynek pracy. I te założenia odnośnie rozwoju w różnych obszarach, także zawodowych, wzięły w łeb. Więc ja skupiłabym się na tym, że mamy pewne kompetencje i predyspozycje, które warto rozwijać. I warto mieć świadomość, że możemy to używać w różnych zawodach. Czyli nie jest tak, że jak ktoś wybierze zły kierunek studiów, to już jest to jego życiowa porażka. Po pierwsze, to nigdy nie jest porażka, bo przynajmniej wie, czego nie lubi. Czegoś tam się zawsze nauczy. Po drugie, kompetencje twarde są z reguły łatwiejsze do nauczenia niż miękkie. Oczywiście nie mówię o byciu lekarzem, tak, czy bycie inżynierem, ale na przykład używanie Excela czy jakiegoś typu oprogramowania jest dużo łatwiejsze do nauczenia się niż na przykład nauczenie się sumienności, rzetelności, odpowiedzialności, zrównoważenia emocjonalnego, empatii i tak dalej. I to jest kolejny powód, dla którego uważam, że powinniśmy inwestować nasz czas i wysiłek w rozwijanie i odkrycie naszych kompetencji również na poziomie psychospołecznym, bo możemy to potem używać na różne sposoby. Co więcej, nawet jeżeli byśmy się trzymali tej informatyki szeroko rozumianej czy szeroko rozumianej inżynierii, to w coraz większej cenie są osoby, które z jednej strony mają umysł ścisły, analityczny, są inżynierami, potrafią analizować, liczyć i tak dalej, ale z drugiej strony potrafią jeszcze o tym rozmawiać, potrafią się komunikować z nieinżynierami. Nie ma nic gorszego dla takich humanistów jak ja niż rozmowa z niektórymi osobami czysto technicznymi, bo ich nie rozumiem, tak? Czyli ten potrzebny jest tłumacz. Potrzebny jest ten tłumacz, dokładnie. Taka osoba, która potrafi się dogadywać, która potrafi negocjować, przekonywać do swoich pomysłów na przykład. No dobra, to powiedziałaś taką rzecz, że przydatne są pewne kompetencje. Grzegorz, jakie kompetencje? Jakbym cię poprosiła o wymienienie czy takich, nie wiem, kompetencji, cech, które są przydatne, na pewno będą przydatne, dobra, na pewno będą prawdopodobnie przydatne na rynku pracy dla osób, które na ten rynek pracy wchodzą. Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć, bo bo z jednej strony mamy świat, a z drugiej strony mamy polską rzeczywistość. I wiem, że na świecie na pewno krytyczne myślenie jest bardzo w cenie. Ale jeżeli popatrzy na polskie firmy, polskie organizacje, to... Nie wszystkie są gotowe na krytyczne myślenie, nazwijmy to. To bym dał tutaj duży znak zapytania. Na pewno umiejętność łączenia różnych dziedzin. Czyli to jest to, co mówiła Ania. Że jednocześnie umiejętność analizy, ale też syntezy. Umiejętność, dla mnie to jest taka umiejętność zamieniania skomplikowanych rzeczy, upraszczanie skomplikowanych rzeczy. Czyli ten przykładowy informatyk, który potrafi mówić metaforą, taką, którą ja zrozumiem jako humanista. To jest po prostu gigantyczna umiejętność. Ale to są takie rzeczy, które... nas nie uczą myślenia metaforą nigdzie. Nas nie uczą, nie wiem, zadawania pytań. A to są dla mnie, nie wiem, dosyć kluczowe umiejętności, ale też taka swoboda kulturowa, pewnego rodzaju kapitał intelektualny albo kulturowy, że ja mogę czerpać z wielu różnych źródeł. Znaczy źródeł w sensie, nie wiem, domen, czy to będzie architektura, czy to będzie religia, czy to będzie antropologia, filozofia, projektowanie. Czyli taki multitasking jest przydatny, tak? Taka umiejętność spojrzenia na bardziej, różne... Bardziej może nie multitasking, ale że ty multi... dużo robisz, ale że ty po prostu inaczej, że ty potrafisz sobie dobrać narzędzia, za pomocą których rozwiążesz jakiś, nie wiem, skomplikowany problem. No, czyli albo jakieś wyzwanie. Szeroko rozumiana otwartość, tak? Też, otwartość, elastyczność myślenia, ale w ogóle ciekawość. Ciekawość świata. Na ile ty jesteś ciekawa świata? A w ogóle coś takiego jak plan na karierę możemy sobie spisać? Plan?
plan na rozwój? No bo plan zawsze zakłada, wydaje mi się, jakieś punkty, tak? Założenia, wyobrażenia. Jest coś takiego jak bucket list, nie? Mhm. Okej, okay, lista rzeczy, które chciałabym w życiu zrobić. I może sobie to określić, nie wiem, do 20, do 30, do 50, do 60. I coś takiego można na pewno zrobić. Ludzie, którzy lubią podróżować, okej, okay, trzymajmy się tej metafory, to dla nich często sobie odhaczają po prostu listę stolic albo listę krajów. Ale okej, okay, jeżeli ktoś lubi uczyć języków, a znam ileś takich osób, to one co jakiś czas nowe języki sobie po prostu wrzucają. Wiesz co, tak jakbym miał teraz po prostu powiedzieć, to ciekawość świata, tylko inaczej. Tak na dobrą sprawę, to życie jest po to, żebyście byli żywi, tak? Żebyś każdy z nas był żywy i czuł się żywy. Tylko dla każdego z nas to bycie żywym oznacza coś innego. Dla ciebie to pewnie będzie nauka, podróżowanie. Dla mnie pewnie, nie wiem, odkrywanie, myślenie o czymś, albo czytanie, albo pisanie. Coś innego. Dla Ani coś innego. Ale ja myślę, że to jest kluczowe. I to, co dla mnie jest po prostu porażające, to jest jak ja pracuję z młodymi osobami, tak, okay, młodymi 20 parę lat nawet, i one nie mają żadnej świadomości samych siebie. Mhm. One przeszły przez system edukacji, a one wcale nie nauczyły się samych siebie. Mhm. One nie wiedzą, co im po prostu to życie daje. I to jest tragedia, ale dzięki temu ja mogę im pomagać i z tego się cieszę, więc dziękuję systemowi. No, wiesz, odważnie. Myślę, że trudny temat, dyskusja na temat o tym, do czego nas przygotowuje szkoła, czy system edukacji. Ja odkąd jestem dziennikarką, a jestem od 20 lat, zawsze słyszę, że szkoła nie przygotowuje do rynku pracy, ale po to są między innymi takie spotkania i tacy eksperci, żebyśmy chociaż troszkę podpowiedzieli. Więc ja za chwilę wrócę do tego samopoznania, o którym ty tyle mówisz. Swoją drogą przypomniał mi się taki utwór hip-hopowy, który nagrali Taco, Hemingway i Quebo na Fide, i tam jest taki tekst: w życiu chodzi o to, aby głównie żyć. I to jest dokładnie to, o czym mówisz. Ania, myśmy rozmawiały przed tą konferencją chwilę i użyłaś w tej rozmowie, kiedy się przygotowywałyśmy do twojego wystąpienia podczas tego wydarzenia, takiego określenia samozarządzanie. I że samozarządzanie może być takim, nie wiem, właśnie elementem, cechą, kompetencją, która może się przydać. Co to jest? Mówiąc w dużym uproszczeniu, chodzi o umiejętność zarządzania własnym czasem, własną energią mentalną, własną motywacją i również samoorganizacją pod różnymi aspektami. I już praca zdalna pokazała nam, że bardzo wiele osób nie potrafi pracować bez bezpośredniego nadzoru. Czyli że jeżeli szef nie siedzi biurko dalej, to bywa, że całe dnie taka osoba sobie siedzi na mediach społecznościowych, a potem sobie nagle przypomina o 17, że nie wykonała swoich zadań i potem na przykład siedzi przez kolejne godziny do północy. Wiele osób nie potrafi utrzymać swojej motywacji, zwłaszcza kiedy nagroda jest odroczona w czasie, tak zwana gratyfikacja odroczona w czasie. Czyli że muszę utrzymywać moje zaangażowanie przez ileś tygodni, a otwieranie szampana i fanfary będą dopiero po dłuższym czasie. Wiele osób tego nie potrafi. Wiele osób nie potrafi zarządzać swoją energią mentalną w tym sensie, żeby zrozumieć, w jakich porach dnia mam największe piki energetyczne i jestem najbardziej kreatywna. Jedne osoby rano wstają totalnie nieprzytomne i potrzebują tych 2 godzin na rozruch, zanim będą w stanie robić coś trudniejszego czy bardziej kreatywnego, ale za to są w dobrej formie późnym popołudniem i wieczorem, a inne osoby mają największy potencjał, największą energię, zdolność uczenia się, przyswajania informacji czy tworzenia, na przykład między 6 a 9 rano. Mhm. Czyli to, co mówił Grzegorz, ja muszę być świadoma tego, jakim jestem typem, jaka organizacja pracy mi służy, czy potrafię utrzymać koncentrację bardziej rano, czy bardziej po południu, czy w moim przypadku sprawdzi się metoda krótkich bloków, na przykład 20-minutowych, zwana metoda Pomodoro, czy może wolę, jak już siadam do czegoś, to piszę artykuł 3-4 godziny, a dopiero potem odpoczywam. Jak mam zarządzać również zadaniami? Wiele osób nie potrafi priorytetyzować, czyli ustalać, co robię i w jakiej kolejności, i potrzebowali tego szefa, który im mówił: teraz zrób to, teraz zrób tamto. I teraz już po lockdownach wiele osób wróciło do pracy, ale w systemie hybrydowym. Czyli znowu, jeżeli pracujemy bez nadzoru, musimy sami sobie ogarniać te właśnie tematy związane z organizacją. Co więcej, według badań i przewidywań ekspertów rynku pracy, coraz więcej osób będzie miało zawody czy też formy pracy, w której będą pracować bez nadzoru.
nie musi to być koniecznie freelancer, ale coraz więcej osób pracuje z domu czy z jakiegoś innego miejsca, albo też pracuje dla więcej niż jednej firmy. I musi się sama zmobilizować. I musi sama się motywować. Sama odpowiada za to, co robi i w jakich porach. Ma dostarczyć efekt, czyli coraz więcej prac odbywa się tak naprawdę na zasadzie dostarczenia wyniku, a nie wysiedzianych godzin przy biurku. No tak. Możesz sobie siedzieć na fejsie i 6 godzin, tak? Ale dowiozłeś. Tak? Ale masz to dowieść, tak? Nikt ci nie płaci za godzinę pracy. I takich osób, które pracują w takim systemie, niezależnie czy to będzie prawnik, księgowy, marketingowiec, dziennikarz, czy ktokolwiek inny, będzie coraz więcej. Czyli tutaj te nasze umiejętności samozarządzania sobą będą decydowały o tym, czy ja moje talenty, moje predyspozycje, moją wiedzę i kreatywność czy przedsiębiorczość będę umiała wcielić w życie i faktycznie dzień po dniu się zbliżać do mojego celu, a czy może będę tylko fantastą, który ma genialne pomysły, ale nie ale potrafi nie ich metodycznie finału. Dzień po dniu wcielić w życie. Ja pamiętam takie zdanie, to ze świata mediów, rozliczamy wynikowo, tak? I to w sumie nieważne, czy siedzisz 10 czy 15, jest dowieziony efekt i fajnie. Dzięki za pytania, które nam załączacie. Zaczniemy od tego kucharskiego pytania, albo nie, kucharskie pytanie za moment, bo ono mi bardzo za nie dziękuję, podlinkujemy do innego motywu tej rozmowy. Ktoś z was pyta, co zrobić, kiedy ma się wiele zainteresowań i pasji? Grzegorzu, idealne pytanie do ciebie. Słuchaj, nie wiem, pod tym pytaniem widzę, że to jest osoba, która na pewno się lubi uczyć. Lubi świeżość, lubi dopływ nowych bodźców. Ale ja bym popatrzył, jakiego rodzaju są to zainteresowania i pasje. Czy one się ze sobą jakoś łączą? Czy są jakieś wspólne po prostu rzeczy, które je napędzają? Jak wygląda ten ekosystem? Jak one są ze sobą, nie wiem, połączone? Bo to jest na pewno tak, że to na pewno jest osoba, która szybko się będzie nudzić i będzie potrzebowała dużych rodzaju, dużych, różnych bodźców świeżych, dopływów, a więc na pewno jakiś konsulting, jakieś wyzwania intelektualne. Ja nie wierzę, że ty robisz po prostu na bieżąco. Ale... To nie jest tak, że Grzesiek widzi kogoś, kto to pytanie zada na jakimś monitorze, ale pięknie ja jestem to ciekawy. Ja jestem ciekawy, czy coś takiego jest, ale... Ja to czuję, ja to po prostu czuję. No dobra, ale z tymi pasjami, to też jest taki mit trochę może moich czasów, że praca musi być twoją pasją. A co z ludźmi, którzy wybierają pracę, która ma im dać pieniądze, a pasję realizują obok swojej pracy zawodowej, Grzesiek? To znowu jest, wiesz, pytanie o motywację. Co jest twoją motywacją? Czy twoją motywacją jest po prostu, odbębnienie tej pracy tam od 8 do 16, czy... I wyjście po prostu do domu, czy i ta twoja de facto główna motywacja to jest rodzina i coś poza tą pracą, ale to inaczej. No znów wracamy do tej samej świadomości. Tu nie ma patentu na mądrość, tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. To jest twoje życie i to od ciebie jak gdyby po prostu zależy. Ja po prostu kocham ludzi, którzy... kochają to, co robią, bo to się czuje po prostu po 3 sekundach. To prawda. To po prostu czujesz, czy ta osoba ma energię, czy się jara ludzie, tym, tak, co robi. A ludzie po prostu podążają za energią. Pod koniec dnia ludzie podążają za energią. Ania, do ciebie też to pytanie. Co robić, kiedy ma się wiele zainteresowań i pasji? Masz na to jakiś patent? Co zrobić? Tak? Po pierwsze uważam, że nie jest tak, że każdy musi wykonywać pracę, która jest jego pasją. Byłoby to oczywiście cudowne, ale niestety większość osób nie ma takich możliwości z różnych powodów. Druga rzecz, jak najbardziej można być szczęśliwym, mając tutaj pieniądze i to, za co płaci mi rynek, a tutaj to, co robię w moim czasie wolnym i to, co mnie pasjonuje. Czasami to się udaje spieniężyć, czasami się tego nie udaje spieniężyć. Nagrałam nawet filmik o tym właśnie na YouTubie, czy praca musi być twoją pasją, żebyś był szczęśliwy, a także filmik, co się dzieje, kiedy twoją pasję spieniężasz i czy na 100% będziesz szczęśliwy. To wciąż jest twoja pasja. Bo może się okazać, że takie osoby się błyskawicznie wypalą, bo nie będą miały tej odskoczni, że tutaj robię jedną rzecz, a potem w ramach pasji coś innego. Może być też tak, że wręcz przez to, że coś robią już dla pieniędzy i myśląc o tym efekcie finansowym, przestaną kochać to, co robią. Wyobraźmy sobie, że ktoś uwielbia malować obrazy
i ma jakąś swoją wizję, jakiś swój styl, ale klienci chcą landszafcik z ryczącym jeleniem. No i taka osoba w tym momencie ma pewien dylemat, tak? Czy będzie przekonywać klientów, że jednak jego sposób malowania, jego własny jest ciekawszy, czy też podąży za oczekiwaniami klienta i namaluje tego ryczącego jelenia. A w domu sobie dla siebie... A w domu sobie coś tam dla siebie zarobi. Zupełnie robi. Tak? Więc oczywiście, że my czujemy, czy ktoś ma pasję, czy nie, ale ja bardzo sobie cenię osoby, które są dobre w tym, co robią, nawet jeżeli podchodzą do tego czysto instrumentalnie, nie mają flow, nie mają uniesień, po prostu rzetelnie wykonują swoją pracę, czy to będzie krawcowa, czy to będzie księgowy, czy to będzie dziennikarz. Więc fajnie by było, żeby każdy mógł się aż tak realizować w pracy, ale jako realista zdaję sobie sprawę, że tak nie zawsze będzie. Więc tutaj bym się zastanowiła też nad tym, za co może mi zapłacić rynek. Ja mogę kochać śpiewać, ale przy moim głosie rynek mi nie zapłaci, żebym śpiewała. Raczej mi zapłacą, żebym przestała śpiewać. Może to jest jakiś pomysł na biznes. Aplikacja przestań śpiewać. Tak, więc też zwróćmy uwagę na to, czy moją pasję w tym momencie, w tym miejscu, w jakim jestem, przy rynku, jaki jest, ja mogę łatwo spieniężyć, czy też uznam, że gdzie indziej rynek pokazuje mi szansę na zarobienie w pracy, która jest dla mnie okej, nie jest może szczytem marzeń, ale w tym momencie daje mi na przykład bezpieczeństwo. I mi pasuje, odpowiada. Tak, i mi pasuje, tak? Także bardzo często to, co się nazywa wypaleniem zawodowym, wynika właśnie z tego zachłyśnięcia się przesadnego pracą, tak? Bo można być wypalonym zawodowo, bo źle wybrałam zawód. A można było za dużo, męczę się tak i to za było szybko. Złe. Ale może być tak, że tak mnie pochłonie to, co robię, że najpierw wyląduję w pracoholizmie, a po jakimś czasie wyląduję w wypaleniu. I wtedy może się okazać, że to, co kochałam, wzbudza po prostu we mnie najgorsze możliwe odczucia i już zupełnie nie chcę mieć z tym do czynienia. Więc ale poczekajmy, bo my tu jesteśmy na początku drogi zawodowej, jeszcze nie jesteśmy wypaleniem, a jest mnóstwo pytań od was i to jest świetne. Mhm. Mam pytanie. Wiadomo, że mówi się, że szkoła nie przygotowuje nas do wejścia na rynek pracy, lecz jakie kompetencje miękkie można wyciągnąć ze szkoły? I co zrobić, żeby to osiągnąć? Grzegorzu. Słuchaj, na pewno w każdej szkole jest dużo różnych kółek. Tematycznych, nietematycznych. Poza systemem znowu. Okay, znaczy nie, trochę ale ewidentnie po prostu bym przetestował te możliwości związane z jakimiś kółkami. Na pewno nie wierzę w to, że są szkoły, gdzie nie ma nauczycieli z pasją. Mhm. Zawsze jest jakiś nauczyciel z pasją. Taki, to po prostu ludzie, którzy nie wiem, kochają, nie wiem, czy poloniści, czy historycy, czy fizycy, czy chemicy, jakkolwiek, którzy kochają swoją dziedzinę, więc też bym z nich to jak najwięcej po prostu wyciągnął, ale też bym pamiętał o tym, że szkoła to też jest moment, kiedy uczymy się samych siebie, jak się zachowujemy w grupie. Patrzeć na siebie, tak? Tak, też. Po prostu, a więc też tą grupę bym po prostu maksymalnie wyciągnął, ale też bym pamiętał o tym, że sorry, my nie jesteśmy robotami, my nie jesteśmy maszynami, jesteśmy ludźmi. Szkoła to też jest okres, kiedy różnego rodzaju rzeczy testujemy, próbujemy. Mówiąc wprost, fajnie jest dostać kilka dwój, no. No to jest też taka rzecz, którą nie wszyscy jeszcze rozumieją, że porażki, że więcej się nawet uczymy pewnie z tych porażek niż z sukcesów. Jest nawet taki podcast, chyba robi go Antek Serek-Dąbrowski, stand-uper, w którym pyta ludzi o to, co im nie wyszło po drodze w życiu, a nie o te sukcesy. Ania, od ciebie słowo na temat tego, jakie kompetencje miękkie można wyciągnąć ze szkoły? Przede wszystkim możemy się nauczyć współpracy. Mhm. Możemy się nauczyć znajdowania sobie miejsca w grupie. W każdej firmie, czy w każdym zespole, niezależnie jaki on będzie, mamy różne role społeczne. Czyli są na przykład osoby, które są tą duszą towarzystwa. Mhm. Są osoby, które są liderami. Są osoby zadaniowe. Są takie lokomotywy, które dowożą różne rzeczy. Są inicjatorzy. Czyli możemy eksperymentować w szkole z tym odnajdywaniem się w grupie i z rozwijaniem naszych umiejętności właśnie psychospołecznych. Możemy również uczyć się na przykład sumienności, nawet wtedy, kiedy coś nam się nie podoba. A niestety w każdej pracy, chociażby była najbardziej kochana i fascynująca, tak, jest to, co lubimy i jest to, czego nie lubimy. Ale musimy nie może zrobić, być tak, że tak, strzelamy focha, bo coś mi się nie podoba, to ja już tego nie robię. Tak? Prowadzenie szkoleń jest dla mnie fascynujące, ale przygotowywanie umów, wystawianie faktur i przygotowywanie różnej papierologii fascynujące dla mnie nie jest, ale jest pewnym elementem mojej pracy. To samo powie modelka, to samo powie programista. Tak? Czyli nie możemy się zafiksowywać na tym, że praca daje flow i uniesienie przez 100% czasu, znaczy możemy się nauczyć, jak utrzymać motywację mimo porażek,
mimo niesprawiedliwości. No i tę sumienność w sobie, tak? Mimo hejtu wszystko. Czasami, bo też możemy być w pracy wyśmiewani czy krytykowani. Jak wierzyć sobie, swojej intuicji, temu, co ja tak naprawdę pragnę. Także możemy się uczyć tak jakby oprócz tego systemu, który mamy. Podglądam kolejne pytania. Co jeśli ja nie mam żadnych zainteresowań? Nie wierzę. Sorry, nie wierzę. Ania? Też w to nie wierzę, dlatego że na przykład jeżeli ktoś lubi oglądać mecze piłki nożnej, to też jest to jego zainteresowanie. Jeżeli ktoś lubi dobre jedzenie, chodzenie po knajpach i dobre jedzenie, również jest to jego zainteresowanie. Podobnie, jeżeli ktoś lubi być na bieżąco z tym, co robią gwiazdy i kto z kim aktualnie jest w związku, również jest to pewne zainteresowanie. I po pierwsze, można takie zainteresowania w najlepszym możliwym przypadku spieniężyć. Ktoś na przykład może zostać dziennikarzem w jakichś mediach plotkarskich. Wtedy spienięży swoje zainteresowanie tym, kto z kim i co robi. Jeżeli ktoś na przykład lubi oglądać mecze piłki nożnej, może pójdzie w stronę komentatora. Poza tym, nawet jeżeli ktoś nie ma pasji, bo też nie jest tak, że każda osoba ma taki temperament, że to, co robi, go pochłonie. Więc bywa tak, że ktoś myśli, że póki nie mam drgawek i uniesienia, to, nie mogę to znaczy, że to robić. Nie jest moja pasja. Tak. Są ludzie o takim temperamencie bardziej spokojnym, którzy po prostu, których ciało nie reaguje taką ekspresją i nie reaguje tak somatycznie na różne doznania. Czyli taka osoba, porównując się z taką właśnie bardzo ekstrawertyczną czy taką bardzo pełną egzaltacji osobą, może stwierdzić, ja nie mam pasji. A tak naprawdę jest to też kwestia temperamentu, tego, czy wolę się sfokusować na jednym obszarze, czy też interesują mnie różne rzeczy. No właśnie, o tym też jest pytanie. To Grzesiek do ciebie z nim powędruje. Co jeżeli ktoś ma pasje, które się ciągle zmieniają? To nie są pasje, to są fascynacje. Sorry, dla mnie to jest typ, który znowu lubi się uczyć, ale jest taka motywacja, że ludzie lubią się uczyć, a potem lubią uczyć tego, czego się nauczyli. Ja pamiętam kiedyś taką osobę, z którą pracowałem, która była świetna w trikach karcianych. Przez 2 lata uczyła się trików karcianych i potem uczyła innych tych trików karcianych i doszła do pewnego poziomu takiego odpowiedniego dla niej i przestała się tego uczyć. I znalazła sobie coś innego. A więc to są po prostu, ja bym się przyjrzał inaczej. Zmieniłbym nazewnictwo. Pasja, fascynacja. Fascynacja, tak? Ale to też pokazuje, że ja jestem ciekawy, że ja lubię się pewnych rzeczy uczyć, odkrywać. To jest osoba na pewno, która by się świetnie sprawdziła w takim departamencie research and development, testowanie rzeczy, prototypowanie rzeczy. No, teraz też jest dobry kierunek, tak. I całkiem dobrze płatny. No. Pytacie właśnie o pieniądze i też pytacie konkretnie o to, czy rynek pracy preferuje specjalistów w danej branży, czy osoby bardziej interdyscyplinarne, które jednak nie miały możliwości skupienia się na jednej. No to ciekawe. Macie na ten temat przemyślenia? Dla mnie to jest tak jak z oponami. Mamy opony letnie, opony zimowe i opony całoroczne. I dla każdego, podobno nie ma całorocznych. Dla każdego typu tych opon jest pewne miejsce na rynku. I podobnie uważam, że jeżeli chodzi o kompetencje. Czyli z jednej strony są pewne miejsca pracy, gdzie są potrzebni eksperci w bardzo wąskich dziedzinach. I wtedy taka osoba ma bardzo niewiele miejsc pracy, ale faktycznie musi być super ekspertem w swojej wąskiej dziedzinie. Na przykład niech to będzie budowanie elektrowni atomowych, tak? Natomiast takich specjalistów jest, czy jakiś krytyk bardzo znany filmowy, tak? Ilu krytyków filmowych potrzeba w Polsce? Natomiast tak naprawdę w większości przypadków pracodawcy nie potrzebują najlepszego możliwego dziennikarza, czy najlepszego możliwego prawnika, czy księgowego, bo jeżeli są jakieś super zadania, to mogą zatrudnić eksperta z firmy konsultingowej czy z jakiejś topowej kancelarii, tylko potrzebują ludzi, którzy są w stanie na bardzo dobrym poziomie wykonywać jakiś obszar, na przykład w księgowości. Nie są super wybitni, nie są ekspertami w konkretnym obszarze prawa czy jakimś innym, ale są wielofunkcyjni. Druga rzecz, coraz częściej rynek tak się dynamicznie zmienia, że nawet w ramach jednej firmy ludzie są przenoszeni z jednego departamentu czy też z jednej specyfiki pracy do drugiej. I w tym momencie również firmie się bardziej opłaca mieć wielofunkcyjnego pracownika niż specjalistę, za którego będzie musiał bardzo dużo zapłacić, ale też dla którego nie będzie miał wystarczająco ciekawych wyzwań. No bo w zwykłej firmie
prawnik czy księgowy nie ma codziennie jakichś super skomplikowanych przypadków. Tak, więc uważam, że jest tutaj miejsce i dla ludzi, którzy są ekspertami w jednym obszarze, wieloletnimi ekspertami top of the top, ale też jest jeszcze więcej miejsca dla osób, które są wielofunkcyjne, elastyczne, szybko uczące się i umiejące, to co mówił Grzegorz na początku, nie dać się zaskoczyć rzeczywistości. Grzegorz, to jak ty na to patrzysz, na ten interdyscyplinarny charakter? Ja patrzę znowu na to z całkiem innej perspektywy. Bo ja nie patrzę teraz z perspektywy rynku pracy, tylko ja patrzę bardziej z perspektywy jakości tej dostarczonej pracy przez tą osobę. I to jest to co mówiła Ania. Pewnie w niektórych ściśle technicznych, mocno zdefiniowanych domenach ten wąski specjalista będzie lepiej. Będzie lepszy. Czy tam tą jakość pracy, którą da. Ale w tych takich rzeczach, które są na styku miękkich, to ja wolałbym naprawdę pracować ze osobą, która jest interdyscyplinarna, której jakość pracy będzie o wiele większa. Czyli idąc do twojego przypadku, to bardziej by mnie interesowała dziennikarka, która jest też podróżniczką, napisała jakieś książki, może też prowadzi jakieś zajęcia, bo wiem, że to będzie o wiele bardziej bogata i wartościowa osoba. To jest, moi drodzy, ulubiona odpowiedź ekspertów na pytanie, mianowicie to zależy i bardzo mi się to podoba. To jeszcze dorzucę wam jedno pytanie, bo kilka, które od was wpadają, wezmę do kolejnego panelu, bo myślę, że one będą interesujące do kolejnych gości. No właśnie, czy wybrać pasję, czy dobrze płatną pracę, jak zarobić, jeśli zostanę doświadczonym kucharzem. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. Jak to mówią, hajs się musi zgadzać. To jest spotkanie zawody przyszłości, jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery. Pracujemy oczywiście najpierw dla siebie, trochę też dla satysfakcji, ale najpierw dla pieniędzy. Jak wybrać taką pracę, która te pieniądze satysfakcjonujące nam da? Wiem, że to nie jest łatwe pytanie, ale wiem, że sobie z nim poradzicie na koniec. Ja znowu Grzegorz powie albo inaczej. Całkowicie to odwrócił. Ja bym szukał pracy, która daje ci życie. To jest po prostu najważniejsze. Tylko od ciebie zależy, jak to życie zdefiniujesz. Bo każdą pracę, możemy spojrzeć na każdą pracę przez kilka różnych wymiarów. Na ile tam jest ważna twoja autoekspresja i twoja tożsamość. Na ile tam są ważne pieniądze i na ile jest ważne poczucie wpływu. I po prostu zrób sobie takie równanie, zobacz, jak wypadasz na tym równaniu i zobacz, czy te zawody, o których myślisz, czy te domeny, w które chcesz pójść, odpowiadają temu. Czyli po prostu odpowiedziałbym algorytmem. Zrób sobie własny algorytm i przelicz to i zobacz. Ale ja bym szukał naprawdę tych rzeczy, które dają ci życie po prostu. Ania, dają ci życie, czy dają pieniądze, czy to się nie wyklucza, czy to algorytm osobisty? Na pewno nie podążałabym za oczekiwaniami rodziców, bo to, że rodzice chcą mieć lekarza czy prawnika, to jest ich oczekiwanie i zrobią dziecku ogromną krzywdę, jeżeli wymuszą na nim kontynuowanie czy też rozpoczęcie tego typu kariery. Wzięłabym na pewno pod uwagę moje predyspozycje i zainteresowania, ale też wzięłabym pod uwagę to, za co płaci rynek i poszukałabym pewnego kompromisu. I jeszcze kolejna rzecz, jak zarobić na byciu kucharzem, spytaj Gordona Ramsaya. Wielu wybitnych kucharzy... I też robi książki a propos. Po pierwsze, również pisze książki. No jasne. Jest celebrytą i to na skalę światową. Jest nie tylko wybitnym kucharzem, ale jest też świetnym biznesmenem. Prowadził świetne programy mające niebotyczną oglądalność, jest rozpoznawalną osobą. Zapewne również jest świetny jako konsultant, który wchodzi do firm nie tylko przy kamerach, ale też udziela konsultacji różnym przedsiębiorstwom. Czyli nie tylko on potrafi coś dobrze ugotować, ale potrafi też stworzyć wokół tego cały skomplikowany biznes. I to samo możemy powiedzieć o byciu świetnym cukiernikiem, o malowaniu obrazów, o tym, że ktoś podróżuje, zaczyna na tym zarabiać, bo ktoś czyta te teksty i faktycznie publikuje książki. Także w wielu zawodach można zarabiać. Ale też jako realista znowu powiem, spójrz na to, w jakim jesteś miejscu, jakie masz zasoby finansowe i jaki masz dostęp do różnych dóbr. Bo jeżeli ktoś marzy o karierze lekarza, to wiadomo, że tutaj zanim zacznie przyzwoicie zarabiać, minie wiele lat. Bo najpierw długie studia, potem staż, potem specjalizacja. Czyli są osoby, które z różnych powodów mogą sobie pozwolić na to, żeby zainwestować bardzo wiele lat, zanim zaczną dobrze zarabiać. A są osoby, które nie mają takich możliwości. Ja osobiście uważam, że nie każdy powinien iść na studia. Można robić świetne pieniądze również po szkole zawodowej.
Na przykład spytajcie, ile zarabiają dekarze, którzy kładzą dachy, jaki tam jest niedobór kadr. I dużo zarabia. Można zarobić świetnie jako elektryk, można zarobić świetnie jako fryzjer. Więc patrzyłabym na to, co lubię robić, w czym jestem lepsza od innych, czyli za co mi rynek może zapłacić, co mnie nie będzie wypalać. Mnie na przykład wypalałaby praca z maszynami, z liczbami. Tak więc wiem, że na pewno wiele różnych zawodów nie jest dla mnie. Natomiast pośród tych, które są dla mnie, jedne są w danym momencie lepiej płatne, drugie są gorzej płatne. Najlepiej też nie ograniczać się tylko do jednej rzeczy. Przykładowo moim drugim zawodem jest marketing i public relations. No tak, to mówiliśmy o tej interdyscyplinarności, o tych dwóch nogach. Tak? Mamy dwie nogi, więc fajnie mieć je również zawodowo. A propos nóg, jest takie powiedzenie, że szewc bez butów chodzi. Zobaczcie, jakie ja mam piękne buty, więc absolutnie to jest odwrotność tego powiedzenia. Czyli specjaliści, którzy wiedzą, nie wiem, byłabym ciekawa, jak projektowaliście swoją ścieżkę kariery lata temu, ale to już na kolejne spotkanie i na kolejny panel. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Anna Darjanowicka, Grzegorz Kosson w pierwszym panelu dyskusyjnym naszego dzisiejszego wydarzenia. Dzięki piękne. A teraz powędrujemy dalej do kolejnych gości i gościń również, którzy zafundują nam kilka inspirujących opowieści, bo to są ludzie, którzy mają nie za dużo lat, a na co dzień robią rzeczy, które dla was mogą być bardzo fascynujące i mam nadzieję, że tak będzie.
Uważajcie, bo za chwilę zaleje was fala absolutnego optymizmu, energii, młodzieńczych uśmiechów. Chwilę nas nie było, ponieważ posadzenie naszych wszystkich gości wygodnie i elegancko pod nasze kamery chwilę zajęło, bo to naprawdę niezwykłe grono. Ze mną w studiu i dzięki możliwościom technicznym również zdalnie piątka zacnych postaci. Właściwie chyba wszyscy się załapaliście na te magiczne listy Forbes 25 under 25 albo under 30. No generalnie jesteście kreatorami przyszłości, jesteście młodymi, zacnymi, fajnymi ludźmi. To was łączy, ale tak naprawdę robicie wszyscy przeróżne rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja na szybko najpierw powiem. Joanna, cześć. Igor, Jakub, cześć. Oraz Wiktoria i Martyna, cześć. Z nami zdalnie, cześć dziewczyny. Cześć, cześć. Sprawdzamy, czy się widzimy i czy się słyszymy. No dobra, to teraz do konkretów. To będę do każdego z was wysyłała pytanie, od razu mówiąc, czym się zajmujecie. Zacznę od Joasi. Joanna Maraszek, Head of Product w Plan B Eco. Inżynierka energetyki po AGH, współzałożycielka Planetary Foundation, to taki think tank, który powstał w celu zwiększania skuteczności przekazu o klimacie i środowisku. Kobieta, która wspiera kobiety w technologiach, wielbicielka zrównoważonego rozwoju. No więc pytanie do ciebie, Asia, związane z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Mamy taki wielki planer kariery. Rozumiem, że piszemy na nim tylko na zielono. Dzięki za to pytanie, bo rzeczywiście w moim przypadku trochę tak było. A zaczęło się to jeszcze, kiedy byłam w liceum i będąc taką entuzjastką fizyki, strasznie mi się to podobało, ale zastanawiałam się, co ja mogę robić, żeby po pierwsze miało to jakiś wpływ, a po drugie, żeby miało dobry wpływ. I to był taki czas, kiedy dużo... No jak to się... nie myślałaś, co ja mogę robić, żeby zarobić pieniądze? Drugorzędnie. Okay. Drugorzędnie. Raczej zawsze się kierowałam się tym, żeby mieć dobry wpływ. I to gdzieś tak wewnątrz we mnie kiełkowało już w tych latach młodości. I pomyślałam sobie, że energetyka to jest w ogóle temat, z którym my jako społeczeństwo mamy ogromny problem, ale to jest też ogromna szansa. Bo dekarbonizacja energetyki może nam po prostu dać lepszy świat. W 2015 roku zmiana klimatu jeszcze nie była tak dramatyczna, jak jest dzisiaj. No i idąc na te studia, bo troszeczkę o tych studiach dzisiaj mowa i myślę, że jeżeli to jeszcze nie jest ten czas, to możemy do tego wrócić, ale mogę tylko powiedzieć, że to był moment, kiedy postanowiłam spróbować absolutnie wszystkiego. Poszłam do radia, miałam swoją audycję w radiu, budowałam łódź solarną, woziłam panele słoneczne do Tadżykistanu i sprawdzałam po prostu, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. No i w ten oto sposób skończyłam, a właściwie dalej tworzę wpływ, będąc już w startupie, gdzie łączę biznes i właśnie zrównoważony rozwój. A masz takie poczucie, że jeśli chodzi o te kompetencje przyszłości, umiejętności przyszłości, to pewna umiejętność... No nie bycia eko, tak, ale zajęcia się tematami zielonymi, tak szeroko rozumianymi, to jest jeden z tych kierunków? Oczywiście, że tak. Dzisiaj jest bardzo dużo, że tak powiem, pieniędzy na rynku, na wspieranie innowacji, technologii, biznesu, który skręca w zieloną stronę. I od tego już nie uciekniemy, to już się zaczęło i fundusze to wiedzą. Fundusze prywatne, fundusze państwowe, międzynarodowe, think tanki to wiedzą. Jeżeli dzisiaj chcemy robić dobre rzeczy, to jeżeli nie mówimy o medycynie, o naukach biologicznych i o takich, gdzie tworzą się innowacje dla człowieka, jeżeli patrzymy jeszcze, oczywiście jest IT, ale właśnie tą trzecią gałęzią coraz częściej robi się kierunek zrównoważonego rozwoju. Do IT za chwilę, do medycyny również, ale ja tu jednak ten motyw pieniężny i patrzę na Kubę. Jakub Mocarski, współwłaściciel aplikacji Step Up, która służy do zamawiania regularnych usług domowych, dostępna w 3 miastach. O, to piękna historia w ogóle, ale ważne, co jest w tym kontekście. Aplikacja pozyskała już 2 rundy inwestycyjne na poziomie 2,5 miliona złotych, a pewnie w tym momencie płyną kolejne pieniądze na wasze konto, bo ta aplikacja jest twoim wspólnym biznesem z Tomasem Wernerem, który nas ogląda w Szwecji i go pozdrawiamy serdecznie. No to jak przekuć coś, co jest twoją zajawką, jak rozumiem, pomysłem, innowacją w konkretne pieniądze, które pozyskaliście?
W sensie może trochę na odwrót, sprzątanie nigdy nie było moją zajawką. Bardziej... Nie, nie, zmapowałeś problem, który trzeba rozwiązać, tak, tak to powiem. No. Szczerze mówiąc, to, bo tutaj było wcześniej mówione o tym, że szukać jakiejś inspiracji w szkole i tak dalej. No, mnie na przykład szkoła tak zainspirowała, że trochę się nudziłem, więc stwierdziłem, że poszukam coś, co mogę robić poza. Różne rzeczy w moim życiu się działy, jakieś pisałem teksty, jakieś strony robiłem, coś tam sprowadzałem z Chin, takie różne rzeczy. No to was łączy, robiłem to, kosmicznie jakieś odległe i natomiast wybrałem. Tak, natomiast w końcu udało mi się poznać Tomasa na studiach, jakieś wiadomo imprezy i tak dalej, natomiast no, my trochę skręciliśmy w tą stronę jakiejś tam samodzielności. No i wyjechaliśmy do stolicy, bo tutaj wszystko się dzieje, wiadomo. Ale nie imprezować, tylko już zakładać własny biznes, step up i sprzątnąć trochę brudną branżę sprzątającą w Polsce, ale nie tak, że nie tylko branżę sprzątającą, natomiast ogólnie dać ludziom uwolnienie w postaci właśnie możliwości zamawiania sobie usług domowych, wyręczenia się trochę i takich różnych tematów. A masz takie poczucie, że to, że robiłeś tak różne rzeczy, to jest taka twoja też broń, czy taka właśnie kompetencja, która pozwoliła ci wybrać coś, co to pewnie będzie może nawet niedocelowym twoim kierunkiem, bo ja sądzę, że step up to jest początek jakiejś przygody. Tak, no wiadomo, że jakby trzeba pierwszy biznes zrobić, potem go sprzedać i otworzyć jeszcze większy, nie? To natomiast, jest konkret. Natomiast myślę, że tak, chociaż no, ja się bardziej tak trochę bawiłem życiem, bo jak w sumie wyjdziesz z założenia i zdejmiesz sobie jakieś tam presję, że trzeba to, trzeba tamto i tak dalej, to możesz odkryć, że w tym wieku no, to nie masz nic do stracenia w zasadzie i życie to jest taka trochę gra, że no coś wyjdzie, no ale no co z tego, nie masz dzieci, nie masz tych jakichś zobowiązań większych, więc może coś się nie udać. Jak poznałem Tomasa, to on też miał podobne doświadczenia, no i stwierdziliśmy, dobra, to w grę to zagrajmy razem i coś może zróbmy. I 2,5 bańki, no dobra, złotych na działania. Mówicie o graniu, więc ja po prostu muszę teraz zapukać do Wiktorii Wójcik, współtwórczyni InStreamly, firmy, która łączy marki i twórców Metaverse i Streamcoin, platformy do zarządzania streamerami. I ty też, Wiktorio, byłaś w różnych rolach. Streamerką, ankieterką na imprezach e-sportowych, pracowałaś w organizacji e-sportowej. I jeszcze jedno, co dorzucę, zanim cię tutaj przeatakuję, ale życzliwie pytaniem. Twoje firmy pomogły 90 tysiącom twórców gamingowych współpracować z ponad 160 markami, w tym z największymi takimi jak Netflix, Samsung czy PlayStation. Droga pani, to po pierwsze pytanie o to, czy robienie różnych rzeczy ci pomogło, a po drugie, jak się robi swoją codziennością zawodową, coś, co jest tak przyjemne, czyli granie w gry. Ha, tak zapytam. To może zacznę od tego drugiego. Taki paradoks pracy w gamingu jest taki, że jeżeli... Tak, że w momencie, jak zaczynasz pracować w grach, jeżeli nie jesteś profesjonalnym graczem, to zazwyczaj grasz mniej, nie masz na to czasu, nie masz na to energii. Więc od kiedy pracuję w gamingu, to gram znacznie mniej, ale nadal to jest fajne. To jest pewnie jedyna praca, w której godziny spędzone na oglądaniu i graniu w League of Legends są wartościową wiedzą w karierze, więc jest nadzieja dla każdego, komu rodzice mówią, żeby skończyli grać w LoL-a. A tak serio to... To jest bardzo ciekawe, bo ja generalnie wielu rzeczy próbowałam i planowałam różne. Do liceum dostałam się po wygranej w olimpiadzie chemicznej. Nie chciałam mieć z chemią za bardzo nic wspólnego, po prostu tak wyszło. Przeniosłam się z klasy informatycznej do matgeo, bo zainteresowała mnie przedsiębiorczość, a tak naprawdę to było bardzo blisko, żebym była profesjonalną fotografką, tylko trochę nie chciałam, jakoś chciałam zostawić to jako moją sztukę. I ja bardzo dużo uczyłam się sama, po prostu mnie jakiś ten marketing interesował, gaming i bardzo dużo na ten temat czytałam. I chyba takie to, że jestem scyzorykiem, generalistką, na pewno mi pomogło. Zwłaszcza, że w liceum pamiętam, że wszyscy mówili, musisz wybrać kierunek, musisz wybrać pracę, trzeba być specjalistą, trzeba się uczyć przez lata, a ja trochę chciałam robić wszystko i bardzo się bałam, że generalnie jak jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego, a okazuje się, że zwłaszcza teraz i im dalej idziemy, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, ale też choćby rozwój sztucznej inteligencji, to bycie sprytnym generalistą, osobą, która się uczy bardzo szybko, jest dobrym kierunkiem i w mojej pracy pewnie nie mogłabym jej wykonywać lepiej, gdybym była specjalistką w jednej wąskiej dziedzinie i to, że jestem, rozwijam się na różnych polach i tak naprawdę cokolwiek stawiane jest przede mną jakieś wyzwanie, to mówię sobie, okej, dajcie mi 10 minut, to się nauczę i to ogarnę i po prostu lepszych specjalistów od siebie zatrudniam.
Więc to jest taka ciekawa ścieżka. Każdemu na pewno polecam dążyć do tego, żeby mieć jakąś iskierkę pasji w swojej pracy, ale też na przykład nie jestem wielką orędowniczką tego, że pasja to musi być praca i vice versa, bo po prostu czasami rzeczywistość okazuje się taka, że gaśnie ci ta iskierka pasji. No ja zakładam, że na przykład pasją może być granie w tenis stołowy, bo widzę, że za plecami twoimi jest stół do tenisa stołowego, nie wiem, czy dobrze to rozpoznaję, ale być może takie oderwanie od pracy codziennej, co? Głównie to gramy, oglądamy na nim, w sensie jemy na nim pizzę i oglądamy seriale, mało jest grany, ale dużo maluję, jeżdżę na wrotkach, chodzę na lekcje śpiewu, więc jakby szukam tych zainteresowań gdzieś poza tą moją bańką własną. Ja ci bardzo dziękuję za dwie rzeczy. Po pierwsze za to, że pójdę klęczeć do konta za pytanie osoby, która jest w branży gamingowej o to, czy dużo gra, bo przepięknie odpowiedziałaś. Coś, że to jest pytanie, które często dostajesz, czy skoro zajmujesz się gamingiem, to ciśniesz cały czas w gry. To na pewno nie tak wygląda. Po drugie dziękuję za to pojęcie scyzoryk, bo rozumiem, że to jest taki scyzoryk wielofunkcyjny, tak? Taki, który może zajmować się różnymi, rozwiązywać różne problemy. Tak, tak. To, co ja chyba najbardziej ceniłam w Idź z tego się cieszę, to że ja zawsze się śmiałam, że będę, nawet moja mama się ze mnie śmiała, że ze mnie będzie straszny pracownik i że muszę założyć własną firmę, bo i szczerze mówiąc, ja bym siebie pewnie do większości rzeczy nie zatrudniła, którymi się zajmuję, w takim sensie, że gdyby nie to, że mam możliwość skakać między tematami, prawdopodobnie te tematy, gdyby tylko jedna z tych rzeczy była moją odpowiedzialnością, to by było za mało i za nudno, więc no tak, taki scyzoryk, ktoś od wszystkiego i to będąc founderem, to jest generalnie twoja rola, to jest twoja praca. Oczywiście specjalizujesz się w jakichś rzeczach, ja to robię. Jasne. Są jakieś obszary, które mnie interesują bardziej, no ale będąc founderem i zbierałam finansowanie, 3 rundy finansowania i pitchowałam nas na eventach, ale też pozyskiwałam streamerów, wymyślałam oferty kreatywne dla klientów, zajmowałam się produktem, marketingiem, tym, wszystkim tak naprawdę, czym trzeba się zająć i to jest fascynujące i dowiaduję się, że nie tylko na takiej pozycji founderskiej, ale tak naprawdę w wielu miejscach takie kompetencje różnorodne, które sprowadzają się do umiejętności analitycznego myślenia, zadawania pytań i szybkiego uczenia się, są po prostu potrzebne. No i teraz dziękuję ci pięknie, Wiktorio, i biorę ten scyzoryk i wędruję do Igora z takim pytaniem. Igor, czy ty jesteś scyzorykiem, czy ty jesteś nożem kuchennym? Dlaczego tak powiem? Igor, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent prestiżowego Instytutu Naukowego Weizmana, uczył się pod okiem laureatki Nagrody Nobla z chemii, pani profesor Ady Jonat. Jesteś człowiekiem, który był łaskaw odkryć ze swoją ekipą nową rodzinę receptorów światła, która w 2022 roku została opisana w czasopiśmie Nature Structural and Molecular Biology. Generalnie jesteś naukowcem, absolwentem różnych fajnych konkursów naukowych, badaczem, więc raczej konkretna dziedzina. Chyba, że czegoś o tobie nie wiem i też się dowiemy, że Igor Kaczmarczyk próbował po prostu 50 tysięcy rzeczy, zanim postanowił dostać za chwilę Nobla kolejnego. Nie, no ale właśnie wydaje mi się, że moja odpowiedź nie będzie bardzo różna od tego, co mówili przedmówcy wszyscy. Czyli, że tak naprawdę to, co się liczy, to spróbowanie jak najwcześniej się da od liceum wielu różnych dziedzin, nie tylko nauki. A ty czego próbowałeś? Ja w liceum próbowałem się trochę w polityce, organizowałem debaty, byłem w Sejmie Dzieci i Młodzieży, okay. Mieliśmy gazetkę szkolną, jakieś humanistyczne, że chciałem startować w Olimpiadzie z polskiego, więc też się tym interesowałem, nawet zacząłem pisać pracę. No, ale a Nobel będzie z medycyny, no zobacz, no dobra. Zobaczymy, ale to też nie jest, oczywiście nagrody nie są żadnym tam celem w tej pracy naukowej, bo myślę, że nikt by chyba nie wytrwał, gdyby to było jedyne co motywuje. Ale wracając, no to, to rzeczywiście to jest tak, że podczas właśnie działalności, nawet w liceum, w różnych dziedzinach, nauczyciele od moich przygotów rozszerzonych, czyli od biologii i chemii, bardzo byli na mnie niezadowoleni ze względu na to, że po prostu za bardzo się rozpraszam, a nie skupiam się na tym, żeby się nauczyć do matury. I moim zdaniem no nie było to ich podejście nie było dobre, bo tak naprawdę później zacząłem odcinać kupony od tego, że dało mi to wiele umiejętności tak zwanych miękkich, które mogłem transferować do nauki. I na przykład bardzo ważnym jest to, żeby umieć mówić o nauce, umieć mówić w sposób prosty,
bo to pomaga na przykład przy pozyskaniu pieniędzy, czy przy rozmowie kwalifikacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład wytłumaczeniu, czym się zajmuję, chociaż to już im dalej w las, tym robi się trudniejsze, bo wiadomo, że właśnie tak jak idziemy w bardzo wąską dziedzinę, ale też z drugiej strony to, żeby być w tym miejscu, żeby zajmować się taką biologią strukturalną, czyli pracą właśnie z mikroskopem elektronowym i tak dalej, wymagało ode mnie tego, żebym miał wcześniej bardzo interdyscyplinarne studia, czyli ja właściwie na studiach, na licencjacie musiałem się uczyć też fizyki, chemii organicznej, chemii nieorganicznej, poza tą całą biologią, po to, żeby to później na przykład wiedzę z fizyki i z chemii aplikować do biochemii, wyjaśniać tą drogą procesy w biologii, które obserwujemy. Mhm. Więc tak naprawdę w pewnych dziedzinach wszystko się łączy, mimo że jak widzimy jakąś publikację, to wydaje nam się, że ona jest bardzo specyficzna na jakiś określony temat. No myśmy się poznali z Igorem przy okazji festiwalu naukowego Explory, w który teraz Igor jest zaangażowany, ale ty byłeś laureatem Explorów w jednym z lat. I ja mam taki problem z naukowcami, że nie jestem w stanie nawet przeczytać nazw tytułów waszych prac, które wy robicie, ale dzięki temu, że wy uczycie się tej komunikacji, to jest bardzo istotne, o czym powiedziałeś, że jeżeli się jarasz czymś, co jest takie specyficzne, to naucz się opowiadać o tym szerokiemu gronu, bo wtedy pieniądz, 2,5 miliona chyba, tak? Wpadnie. Tylko pieniądze. To tylko pieniądze. Dobra, słuchajcie, ciekawa jestem, jaką kropkę nad i tej części naszej rozmowy postawi Martyna. Martyna Łuszczek. Na LinkedInie Martyna tak fajnie pisze o sobie. Młoda adeptka nauki, aktywistka zajmująca się edukacją. A w internecie piszą o tobie na przykład Martyna z Podkarpacia. To po tym, jak dostałaś właśnie tytuł Forbesa, media lokalne napisało o tobie. Martyna z Podkarpacia. Członkini Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale przede wszystkim współautorka projektu naukowego o nazwie Aquakolektor, czyli znowu zielony kolor, przenośne urządzenie służące do zbierania i utylizacji mikroplastiku. To jest bardzo ważny dla ciebie, Martyno, temat. No i pytanie do ciebie. Czy też wiele wątków w życiu, jak to mówią, z wielu pieców jadłaś chleb zawodowo, czy jeśli chodzi o zainteresowanie i wybrałaś tę drogę, na której teraz jesteś? Jak patrzysz na to, co ci się udało osiągnąć w tak młodym wieku? Tak, mi się wydaje generalnie, że ja przed taką największą, najtrudniejszą decyzją, co chodzi o moją ścieżkę, dopiero stoję, ponieważ jestem w klasie maturalnej, więc póki co walę głową w mur i walczę z systemem edukacji troszkę, ale rzeczywiście już do tej pory też wielu rzeczy spróbowałam. Po samym opisie można było też trochę o tym wywnioskować, ponieważ na co dzień oprócz tego, że zajmuję się rzeczywiście aktywnością społeczną, wzmacnianiem postaw obywatelskich różnego rodzaju, szerzeniem świadomości ekologicznej, edukacją na temat tego, jak prowadzić projekty, jak w sposób biznesowy podchodzić do projektów, czy też jak poszukiwać partnerów, pieniędzy na te projekty itd., itd., w czym wspieram młodzież w wielu programach mentoringowych. Tak też oprócz tego właśnie mam też swój projekt naukowy, który rozwijam, który właśnie tutaj doskonale i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mało czasu zostało na podjęcie decyzji chyba, ale rzeczywiście chyba tak jak pozostali moi przedmówcy, no wszędzie mnie teraz jest jeszcze pełno, jestem na tym etapie, gdzie mnie wszędzie pełno, ale wydaje mi się, że to też jest czymś takim, co mnie rzeczywiście buduje i pozwala mi zupełnie szerzej na coś spojrzeć, no na przykład właśnie w kontekście projektu naukowego, to, że ja mam takie umiejętności czy społeczne, czy biznesowe bardzo pomogło mi w tym, żeby go rozwinąć na tak dużą skalę. Ja cię strasznie przepraszam, bo ja czytając o tobie uznałam, że ty jesteś co najmniej już na jakimś trzecim roku studiów albo czwartym, więc generalnie początek twój jeszcze, wiesz, matura, która jest przed tobą, to szacun ogromny, muszę ci powiedzieć. I rzeczywiście jak na taki etap życiowy, to już dużo załatwiłaś, wiesz, już zawodowo można uznać, że masz poodhaczanych co najmniej kilka elementów. Ale słuchajcie, skoro jesteśmy na etapie rozmowy o studiach, rzucam pytanie od naszych widzów. Bardzo ciekawy, otwarty wątek, kto się będzie chciał wypowiedzieć, niech się odzywa. Trochę o tym mówiliśmy w pierwszym panelu, o studiach. Ania powiedziała, socjolożka powiedziała o tym, że moim zdaniem niekoniecznie trzeba dzisiaj iść na studia. I jest pytanie, czy warto pójść na studia? Jak na to patrzycie? Asia, widzę, że się wyrywasz. No nie wiem, ja jestem zwolenniczką tego, żeby iść, natomiast... To chyba wszyscy jesteście zwolennikami tego, żeby iść, tak się czuję. Nie, on na studiach poznał na imprezowaniu kolegę i zrobił biznes. Tak. Kuba. Proszę. Natomiast w moim przypadku studia to był taki moment, kiedy ja zaczęłam odkrywać siebie. Ja jestem sama ze Szczecina, a pojechałam na studia do Krakowa, więc jest całkiem daleko. No więc kiedy już wylądowałam w tym Krakowie, tak daleko od domu, no to w końcu można było trochę zaszaleć. I
po drodze na imprezę, że tak powiem, trochę zaczęłam robić te inne rzeczy. I w momencie, kiedy jest się na pierwszym roku studiów, to trochę człowiek jeszcze nie bardzo dużo wie, ale chciałby coś robić, więc zastanawia się, to jakimi ścieżkami można zacząć coś robić. No i bardzo często to są te umiejętności miękkie, no bo ciężko jest iść do projektu, mówić, że będę budować łódź solarną, jak nie mam bladego pojęcia o kompozytach, o tym, jaki wał przenoszący napęd z silnika przez pylon do śruby, jak się buduje śrubę, nie miałam bladego pojęcia. Natomiast o social mediach, że tak powiem, entry level nie jest tak wysoki, więc mówię, słuchajcie, to ja będę w takim razie robiła komunikację. I absolutnie komunikacja jest ważna. Przez pierwszy rok nie robiliśmy nic innego, tylko opowiadaliśmy historię. Mhm. U rektora, na różnych spotkaniach z dziekanami. Udało nam się zebrać pierwsze finansowanie. Mhm. I 2 lata później od tego pierwszego momentu już pływaliśmy w Monako z działającą 6-metrową łodzią solarną. No i właśnie, skąd jest ta historia? No właśnie, że studia to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze popełnić mnóstwo błędów. Wszystko na studiach może nam nie wyjść i się z czegoś nauczymy. I nie idąc do pracy prosto po maturze, ale właśnie dając sobie ten czas na testowanie siebie, na to, żeby pójść do innej organizacji. Poszłam sobie do radia sprawdzić, czy naprawdę mnie to kręci. Super mi się tam podobało, ale potem stwierdziłam, że może czegoś innego spróbuję. Dzisiaj mam 26 lat. To wciąż nie jest dużo, ale już wiem, że w mojej głowie się zbudowały takie mury, żebym tego nie zrobiła, nie? Że gdybym dzisiaj stanęła przed tym wyborem, Asia, masz pół godziny, za chwilę startuje audycja, to bym stwierdziła, chwila, no już muszę w FIFA pograć, nie? To już na spacerek z pieskiem. Człowiek tak, się zmienia, już... nie? I... Sami starzy ludzie, no jasne. Tak, i dlatego wszyscy, którzy zastanawiają się, czy warto, warto spróbować, tylko też znowu wybierać kierunki, które dają interdyscyplinarność, szerokie spojrzenie na rynek, no i żeby nie iść bez sensu, no bo najgorzej to te 5 lat po prostu przeimprezować. No teraz dużo studiów to też 3, nie? Że możesz licencjat, to jest, wydaje mi się, nie najgorsze rozwiązanie, chociaż pewnie są tacy, którzy kończą na licencjacie, ale to rozmowa na inne okoliczności. Panowie, studia, czy raczej od razu po, też pytanie jest, czy liceum, czy technikum, no to w ogóle opowieść o tych technicznych aspektach wykształcenia. Ja mimo, że zawsze mówię, że jestem takim trochę hejterem studiów różnych. To też właśnie jestem teraz, magistra kończę, więc to może trochę... Zaprzeczyłeś sam sobie. Natomiast nie, jestem, szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem bezsensownych kierunków studiów i pójścia dlatego, że tak wypada po prostu. Uważam, że wiadomo, że jesteś doktorem, lekarzem czy inną profesją się parać, która wymaga dużej wiedzy naukowej, jednak wypadałoby te studia skończyć. Natomiast jest wiele, w Polsce przynajmniej, bo to trochę się różni jakby w różnych krajach, natomiast w Polsce jest dużo takich kierunków, które są trochę niepotrzebne. No ale z drugiej strony zawsze z czego, to nie jest tak, że coś jest złe albo coś jest dobre. Wszystko, no my wpływamy na to, z czego weźmiemy. Równie dobrze mogłem pójść do szkoły rolniczej i też może bym się udało jakiś, nie wiem, kombajn fajny wymyślić, nie? Czy zacząć sprzedawać siano. Robić siano na sianie. Robić siano na sianie, tak. Natomiast zależy wszystko bardziej od tego, jakby co jesteś w stanie ty wyciągnąć z tego. I wydaje mi się, że w każdej sytuacji da się wyciągnąć jakiś plus. No i można zmienić podejście. No, ty, który mówisz, że disowałeś studia, tak. Robisz magistra, więc wiesz. Ale to bo mamie obiecałem. W pierwszym panelu dyskusja, nie idźmy śladem, ale wiesz, no rozumiem, że to była świadoma decyzja, że obiecałeś mamie, więc to był wybór. Igor, za studiami? No nie ma innej drogi w kierunku kariery akademickiej, jeśli się chce na przykład pracować na uczelni, ale mimo wszystko, nawet i w innych dziedzinach myślę, że przede wszystkim nie ma co się bać, spróbować jakiegoś kierunku. Ja rozumiem, że ja miałem to samo, kiedy byłem po liceum, że tak naprawdę nie wiedziałem, ja byłem w klasie biologiczno-chemicznej i tak naprawdę była taka obiegowa opinia, że jedyna dobra droga to jest medycyna, kierunek lekarski. Ja też od wielu lat wtedy chciałem być tym lekarzem i tak nie rozważałem tej biotechnologii, ale właśnie przyszła już ta matura. W międzyczasie opracowałem trochę w laboratorium, no i zacząłem dopuszczać do siebie myśl, że to może nie jest moja konieczna, jedyna droga. No ale też właśnie, tak jak później się pokazuje kogoś, kto osiągnął sukces, czy nie wiem, czy to się publikował, to pokazuje się efekt, a nie pokazuje się tej drogi i tego CV porażek. Ja na przykład wcale nie skończyłem studiów, które pierwsze zacząłem, tak? Zacząłem na Uniwersytecie Warszawskim biotechnologię, nie spodobało mi się tam, ten program był trochę taki,
który mi nie pasował, więc się przeniosłem w kolejnym roku na lekarski do Krakowa, którego też nie skończyłem, bo po semestrze stwierdziłem, że nie chcę pracy klinicznej i kontynuowałem biotechnologię w Krakowie. Już tam zostałem. Więc jakby to też tak samo z Izraelem było, że tam pojechałem na studia, zacząłem chemię, a okazało się w trakcie, że jeśli nie studiowałem chemii na licencjacie, to z pewnymi przedmiotami będę miał problemy, bo one były na niesamowicie wysokim poziomie. Więc po prostu w trakcie przeniosłem się na life science i po prostu dokończyłem to w biologii, a tak naprawdę research robię w czymś, co jest miksem wszystkiego. Nie widziałam tego. Więc ścieżka jest pokręcona i myślę, że nie ma co się bać zmian i też nie musimy się decydować na coś, że na przykład okej, kończymy liceum, idziemy na biologię, to już muszę iść na magisterkę z biologii i tak dalej. Nie, no na przykład ja skończyłem licencjat z biotechnologii, poszedłem na magisterkę z chemii, ale właściwie mógłbym się dostać też na biologię, bo różne uczelnie mają różny system i często to jest tak, że wymagają tylko dyplomu ze studiów ścisłych, po prostu można sobie później wybrać ścisły kierunek kontynuacji. Więc to też nie jest tak, że wybieramy studia i musimy też kontynuować to do końca życia. Kaplica, tak? Jak to mówią. CV porażek. Myślę, zapytuję. Że teraz wszystko jest bardzo, bardzo płynne tak naprawdę. Mm-hmm. Dziewczyny, teraz do Wiktorii może się zwrócę a propos studiów. Twój model, bo tutaj no, do Wiktorii, bo Martyna przed wyborem i raczej domyślam się, że pewnie studia, ale to za chwilę. Wiktoria, jak u ciebie? Jak teraz ja trochę myślę tak, że studia to po prostu trochę warto zrobić, zwłaszcza w Polsce, kiedy nie trzeba za nie płacić. Ja na studia szłam z zamysłem, że rzeczywiście jeżeli w Polsce, to na najlepsze. Pewnie większość młodych, których znam, nazwijmy to młodych przedsiębiorców, dużo z nich studiuje za granicą albo studiowało za granicą, co jest ciekawe, że jednak te polskie studia aż tak nie motywują do przedsiębiorczości. Ja wybierałam studia z myślą, że marketing i miałam 2 dni wolne w tygodniu, tak sobie ułożyłam plan, więc miałam ambitne plany, żeby robić bardzo różne rzeczy, a finalnie oglądałam koreańskie i chińskie ligi w LOL-a, tak wyszło. Natomiast licencjat skończyłam z rocznym opóźnieniem. Tak naprawdę już prowadziliśmy InStreamly od roku, kiedy ja skończyłam licencjat. Pracę zaczęłam na drugim roku studiów. Studiowałam dziennie i pracowałam na pełen etat. I szczerze mówiąc, poza kilkoma przedmiotami, kilkoma takimi bardzo ciekawymi wykładowcami, gdzie ja się bardzo mocno zaangażowałam, to studia miały umiarkowany wpływ. Raczej nie przeszkadzały mi w tym, żeby się rozwijać, co też jest spoko, bo tak generalnie też można robić. Uważam, że jeżeli ktoś chce iść taką ścieżkę naukową albo ma studia, które naprawdę pasjonują, to ja czasami żałuję tego czasu, kiedy siedziałam na wykładzie, a głowa gdzieś tam była daleko, bo szkoda, bo ta wiedza jest ciekawa i warto się do tego przyłożyć. Ale jeżeli na przykład studia cię aż tak nie jarają, to szkodą jest nie przyłożyć się do czegoś innego. Organizacje studenckie, projekty, NGOsy albo nie NGOsy, własny biznes, jakby jest na to przestrzeń i szkoda ten czas przespać, chociaż powiedziałabym, że też nie ma nic złego, żeby imprezować przez studia i zacząć pracę później, kiedy się chce, kiedy się powinno, a nie koniecznie pracować na etat i studiować na etat i to wszystko koniecznie łączyć ze sobą, to wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami. Ale na koniec ja nie żałuję. Było to fajne, wybrałam to, co mnie jarało, miałam okazję robić rzeczy naprawdę, naprawdę fascynujące i studia mi w tym nie przeszkadzały. Magisterkę zrobiłam półtora semestru i na razie porzuciłam. Babcia bardzo by chciała, żebym skończyła i ciocia, ale tak naprawdę szczerze na to się nie zapowiada. W przyszłości planuję tak moją karierę, żeby nikt mnie nie musiał pytać o CV i pytać o to wykształcenie i trochę mam nadzieję, że nie będzie miało to znaczenia, albo wolę doszkalać się we własnym zakresie. Jasne, i studia w tym zakresie nie dają dużo. Tym bardziej, oczywiście, że... Jasne? Jeden disclaimer. Mówię tutaj o studiach biznesowych. Pewnie. Na SGH-u marketing, zarządzanie. Jeżeli ktoś chce medycyna, chemia, jasne, mechanika, wszystkie te rzeczy, to prawdopodobnie na studiach nauczy się więcej niż z internetu, ale cała reszta, bardzo wiele dziedzin wcale nie wymaga studiów, żeby być specjalistami. Pewnie większość specjalistów w Polsce marketingu w ogóle nie kończyła. No ale też jest tak, że wszyscy mówicie o tym, że studia was nauczyły, oczywiście no poza Igorem, który, znaczy Igor też o tym trochę mówiłeś, no ale jedno założenie, wybieramy karierę akademicką, to studia są potrzebne, bo jest etap akademicki, tak, czy kariera naukowca, ale wyście zdobywali dookoła dużo, tak, dookoła i właśnie z tych kompetencji miękkich ja dorzucę, że byłam rok na dziekance, na dziennikarstwie, prawie tych studiów nie skończyłam, bo pracowałam oczywiście, a skończyłam tylko dlatego, że promotor zrył mi głowę, mówiąc, że to straszny obciach, że już włożyłam tyle czasu, więc już okej, nie, więc każdy ma jakiegoś promotora, mamy
babcie, ale dokonujemy wyboru, czy dowiedziemy to do końca. Martyna, a ty się wybierasz na jaki kierunek studiów? Na razie jeszcze chyba nie zdradzę. Nie zdradzę dlaczego, dlatego że ja mam w głowie jeszcze wiele pomysłów, wiele wizji na to, gdzie finalnie pójdę. Zakładam, że może być też tak właśnie, że ja pójdę, później zmienię, później będę kombinowała, co, gdzie, jak. Więc generalnie jeszcze zobaczymy. To tak wyjdzie w praniu wszystko. Ale skoro jesteś przy głosie, to jest pytanie bardzo konkretnie do ciebie. Mam pytanie do pani Martyny. Skąd wziął się impuls do działania w kierunku utylizacji mikroplastiku? Okej, dobrze. W takim razie zaczęło się od tego, że bardzo dużo na ten temat czytałam. Jest to temat też dosyć niszowy, ponieważ mówi się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, naukowej na temat samego plastiku, problemu jego produkcji nadmiernej, problemu z utylizacją tego plastiku, no ale właściwie nikt też nie mówi o tym, że gdy my ten tak plastik sobie troszkę rzekomo utylizujemy, no to my go jednak degradujemy na jeszcze mniejsze cząstki, czyli ten właśnie mikroplastik, który z naszych oczu znika. No tak w polskiej mentalności leży to, że jeżeli coś nie widzimy gołym okiem, no to tak, tego to nie ma. No ale właśnie tak, tutaj ten mikroplastik jest i właśnie stąd był też taki pomysł, żeby kurczę coś w tym temacie zacząć działać. Te 20 ton, które w każdej minucie do mórz i oceanów na całym świecie trafiają, no to jednak liczba dosyć pokaźna i chyba dająca do myślenia, że trzeba zacząć działać. No, to ja bym życzyła nam wszystkim, żebyś jakoś tak studia wybrała też w tym kierunku, żebyś dalej robiła to, co robisz, bo to niezwykle potrzebna tematyka. Moi drodzy, pytania otwarte, piękne. Co paneliści zmieniliby i panelistki? Co paneliści i panelistki zmieniliby w obecnym systemie edukacji? Pierwsza część pytania. Druga część. Jakie dodatkowe działania poza formalne najbardziej wam pomogły w osiągnięciu takich sukcesów? Kuba zaczyna. Ja tak dam przykład, bo mój wspólnik Tomasz, pozdrawiam, dalej ogląda pewnie może, on w Szwecji się wychował. No i ja nasłuchałem się dużo tego, jakby jak to tam wygląda z tym edukacji. I nawet przez pewien czas miałem takie kurczę, że zmarnowałem dużo część swojego życia, że tutaj że się nie urodziłem, tam taki los jest przekorny niestety. Natomiast właśnie podam za przykład, że tam na przykład w liceum powiedzmy, no ja w liceum to miałem co tam jakieś matematyka, historia, no jakieś takie przedmioty zwykłe, natomiast w Szwecji na przykład w liceum zakładasz własną firmę, nie? Jak jesteś na profilu biznesowym. Czyli zmieniłbyś taką obecny system edukacji na system szwedzki? Nie znam wszystkiego. No nie będę tak mówił, że tutaj ja wprowadzam ustawę, przyklimnijcie i wprowadzamy to od jutra. Natomiast wiem, że na przykład dużo więcej praktyki by się przydało, w sensie takich faktycznych działań, no bo jak masz powiedzmy w liceum, ile tam się ma, 16-17 lat, no to ty już tak jesteś taki prawie, że już możesz zaraz samodzielny być, nie? To czemu cię szybciej trochę do tej samodzielności nie przygotować? Więc to było chyba moje. A tak w sumie, no mówię, w szkole to się za dużo nie siedziałem, bardziej poza szkołą. Więc no właśnie, a jakie dodatkowe działania pozaformalne najbardziej ci pomogły w osiągnięciu sukcesów? O kurczę. Poza imprezowaniem z kolegą. Nie, ja to tak głupio zabrzmiało. Ja nie imprezowałem, nie w podstawówce chyba skończyłem imprezować, bo już nie był to mój cel nigdy w życiu. Może tak wydaje się, że tak mówię, ale to tak nigdy nie był moim to celem w życiu imprezować. Natomiast pozaszkolne, nie wiem, no poznałem ludzi dużo. Zawsze starałem się jakieś nawiązać znajomości, które mogą mi coś dać, a nie dla samego jakieś tam powiedzmy pogadania o głupotach. Też bardzo dużo, bo ja byłem najstarszym dzieckiem w rodzinie i bardzo dużo spędzałem czasu z dorosłymi. Zawsze tam gdzieś chodziłem na spotkania, jakiś tatu i tak dalej. No i zawsze bym chciał taki być od razu dorosły. Okej. Okay. To mocno pozaformalne, to rzeczywiście. Tak, broda mi szybko wyrosła w ogóle, nie? To a to ogóle dlatego, to dobra, to wszystko tak, już predyspozycje więc biologiczne po prostu. Więc, absolutnie. Więc tyle chyba. Asia, a propos tych dodatkowych działań poza, bo trochę o tym mówiłaś, tak, ale stricte w szkole, nie wiem, jakieś kółka, olimpiady, spotkania, klub europejski, nie wiem, wszystko, samorząd. W samej szkole to ja jeszcze nie byłam aż tak aktywna, okay, więc ja też tak dopiero na studiach zaczęłam wychodzić poza. No w szkole uczyłam się dużo, okay, i byłam bardzo pilną uczennicą, no ale właśnie wtedy poczułam, że mało mi to daje takiej frajdy, nie? Takiego zrobienia czegoś więcej, więc później, jak już na tych studiach zaczęłam się angażować w te bardziej takie widoczne działania, to taką największą lekcją to dla mnie był ten projekt Tadżykistan, gdzie postanowiłam
w 2016 roku właśnie wspierać młodzież w Tadżykistanie w ich edukacji w kierunku odnawialnych źródeł energii. Dwa lata później w bagażu zamiast walizki miałam taką paczkę czarną z taką folią, takim streczem, z takimi naklejkami czerwonymi, że uwaga, nie rzucać, bo szkło. I tam były trzy panele słoneczne i właśnie leciałam do Duszanbe. I dla mnie to było takie doświadczenie przełamania wszelkich barier, zebrania funduszy, właśnie taki fundraising, komunikacja tego, połączenie się z systemem tadżyckim, edukacyjnym, też to nie było proste. No ale na sam koniec rektor witał nas na lotnisku, więc to było takie naprawdę wyjątkowe. I to mi strasznie dało dużo śmiałości w życiu, takiego, że można rozmawiać z ludźmi, z dorosłymi fajnie się rozmawia. I też to zauważyłam właśnie, że z tymi rektorami też nawet się fajnie rozmawia. Potem idąc z funduszami, też się przyjemnie rozmawia. No, życzmy wszystkim mądrych dorosłych. No. Tak. Ci dorośli rzeczywiście byli tacy. Szukajmy działań, które nas dają nam więcej śmiało, ośmielają. No, żeby nie one śmielały. O tak. A powiedz jeszcze ta pierwsza część pytania, co byś zmieniła w systemie edukacji? I nie można powiedzieć, że wszystko, bo to się nie liczy. Ja może się odwołam do tego, co mówił Kuba, że rzeczywiście brakuje tej praktyki. Nie? Że, i może ja mam taką jedną bolączkę. Bo ja zawsze byłam strasznie słaba z historii polskiego. I tak mnie to denerwowało, że trzy razy przerabiałam bogów greckich i nigdy tak naprawdę dobrze nie poznałam tego, jakie były przyczyny później tych działań, z którymi my dzisiaj żyjemy. Nie? I ta powtarzalność tej starożytności, nuda średniowiecza, a potem, kiedy robiło się już ciekawie, to robiły się wakacje i żaden nauczyciel już u mnie nie mówił o tych rzeczach, które miały naprawdę znaczenie, a z perspektywy tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. To żeby robić biznes, należy znać geopolitykę i przyczyny, to co się dzieje wokół nas i przełożenie tego na dużą skalę. Więc takiego łączenia kropek w tej edukacji, żeby nie tylko być w takich kominach, prawda? Teraz uczymy się mapy i proszę wymienić wszystkie nabrzeża i zatoki. Wiktoria, a jak to jest u ciebie? Bardzo jestem ciekawa twoich doświadczeń, też takich interdyscyplinarnych mocno, z tym co w obecnym systemie edukacji byś zmieniła. I co poza tym systemem ci pomogło w osiąganiu twoich zawodowych sukcesów? Super, że pytasz teraz, bo ja muszę w ciągu trzech spokojnie. Minut uciekać, więc... Myślałam, ekstra. Że pięciu. Pięciu, no to pięciu maks. W każdym razie ja jestem tak, chłonę trochę wiedzę jak gąbka i to, że ja na przykład startowałam w olimpiadzie chemicznej, wzięło się z tego, że miałam super nauczyciela od chemii, który jako jedyny na tablecie interaktywnie rysował, jakby naprawdę się angażował w lekcje. I to dzięki niemu, tylko dlatego, że był tak zaangażowany, że włożył tą pracę i chciał nas uczyć tej olimpiady, się interesowałam. Tak samo było z angielskim i tak samo było z przedsiębiorczością w liceum. Tak naprawdę, gdybym miała inspirującego nauczyciela od fizyki, z której byłam zawsze totalnie słaba, to jest szansa, że mogłabym szybko wyskoczyć. Więc uważam, że na pewno co bym zmieniła, to żeby było więcej nauczycieli z pasją i to nie jest wina nauczycieli, tylko po prostu tego, że uważasz, że to powinien być zawód prestiżowy, bardzo dobrze opłacany, szanowany i niestety nie jest, tak? Druga sprawa, którą bym zmieniła już teraz, to jest to, że świat zmieni się niesamowicie przez sztuczną inteligencję i albo teraz zaczniemy używać takich technologii, uczyć się ich używać, uczyć dzieciaki ich używać, używać technologii VR-owych, AR-owych do nauki, uczyć robotyki, programowania, rozumienia komputerów, to po prostu to przegapiamy. I sądzę, że w Polsce mamy dużo, dużo do zrobienia w tym temacie. I też mi przypomnieliście, że rzeczywiście my w liceum na lekcjach przedsiębiorczości też mieliśmy symulację własnego biznesu. Trzeba było stworzyć produkt i go sprzedawać w szkole. Szkoła pobierała 15% podatku, więc wszystko było jak należy i sądzę, że takich rzeczy czy też dobrze jakby było więcej. A jakie było drugie pytanie? No drugie było to, czego w systemie edukacji... Właściwie mam wrażenie, że powiedziałaś o obu rzeczach, co ci podobało w tej... Ale to zanim uciekniesz, to na koniec, bo my będziemy też płynąć do brzegu tej dyskusji, ale jeszcze korzystając z twojej obecności, co to jest dla ciebie, Wiktoria, sukces zawodowy? To jest ciekawe, bo za dużą ilością rzeczy goniłam, tak jakby chciałam odhaczyć, mieć zrobione, powiedzieć, że się udało. I teraz powiedziałabym, że mój największy sukces jest tym, że będąc w takim wieku, jakim jestem,
mogę na co dzień pracować robiąc rzeczy, które ja mam ochotę robić i że największą wartością do mojej pracy, jaką wnoszę, jest to, kiedy robię rzeczy, które ja chcę robić, że mogę robić co chcę i to jest super, więc to uważam za największy sukces też związany z tym, że mam komfort finansowy, mam jakieś, rozwijam się, mogę się uczyć nowych rzeczy i nie muszę się zastanawiać, znaczy co najmniej 50 razy dziennie powtarzam sobie, Jezu, jak mi się tego nie chce robić, ale to jest takie trochę inne nie chcę. Więc to uważam za największy sukces, bo też bardzo szybko wszystkie inne takie zewnętrzne, one bardzo cieszą, ale następnego dnia też jest dzień. Następnego dnia po prostu trzeba robić to samo, co się robiło wczoraj konsekwentnie, więc dużo ja sama pracy wykonałam przez ostatnie 3 lata, żeby nie próbować gonić za takimi zewnętrznymi sukcesami, cieszyć się z nich, ale jednocześnie szukać tej radości w sobie, bo byłam momentami bardzo nieszczęśliwa, mimo że wydawało się, że wszystko jest w porządku. Bardzo Ci, Wiktoria, dziękuję i absolutnie rozumiem, że zmykasz do swoich obowiązków. Nie będziemy tutaj, tak jak mówię, bardzo rozwijać kolejnych wątków, raczej podomykamy. Powiem tylko, że to, co Wiktoria powiedziałaś, to jest takie wcielenie w życie tej takiej teorii, która była w pierwszym panelu, tak? Czyli robić zawodowo to, co się lubi, jak się okazuje, można to osiągnąć. Dziękuję i wędruję z tym pytaniem do Igora, ale wędruję do Ciebie, Igor, z tą... Trzymaj się, do zobaczenia i powodzenia, no i tych sukcesów, które sobie fajnie definiujesz. Igor, do Ciebie słowo nie o dodatkowe działania pozaformalne, bo o tym trochę wspominałeś, ale co byś zmienił w systemie edukacji? Dużo bym zmienił, nie wiem jak, bo nie jestem... Nie mamy dużo czasu na wymienianie. Martyna, do ciebie nie będzie tego pytania, bo ty nie możesz odpowiedzieć na to pytanie, bo ci ze szkoły wyrzucą, wiesz? Nie mówię. Żartuję, spokojnie. Nie, ja w ogóle całkowicie, moim zdaniem, system powinien być przebudowany, bo na przykład u mnie w liceum dla mnie osobiście problemem wielkim były oceny i dążenie tylko za tym, żeby mieć mierzalny wynik. Ja byłem w dobrym liceum, w trzecim liceum w Gdyni, który jest zawsze... Wiadomo, najwyżej, tak, absolutnie. Tak, najlepsze na świecie w ogóle. Bardzo dobra szkoła, ale moim zdaniem w tym wszystkim traciło się smak nauki i edukacji, bo wszyscy byli tak zestresowani tymi rankingami i tym, żeby wszyscy zdali maturę na odpowiedni procent, że po prostu to przybierało czasem jakieś kuriozalne formy. No i ja na przykład, moje nauczycielki od przedmiotów rozszerzonych chciały mnie zmotywować do nauki w ten sposób, że będą mi stawiały bardzo słabe oceny, bo no, ja miałem bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, pracowałem w laboratorium, już wtedy miałem taki staż dłuższy, powiedzmy, chodziłem tam parę razy w tygodniu, no i często mnie nie było na lekcjach. I nie było na przykład możliwości, żeby zaliczyć jakiś sprawdzian w innym terminie. Mimo, że ja finalnie miałem taką tą wiedzę, którą trzeba było tam mieć na ten sprawdzian, no ale nikt nie będzie dla mnie specjalnie robił i tak dalej, bo jesteśmy w klasie i w liceum publicznym i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład skończyłem na świadectwie w trzeciej klasie liceum z 2 z chemii na świadectwie, mimo że to było świadectwo z paskiem, to w ogóle też paski też powinniśmy wyrzucić, nie ma to żadnego znaczenia, czy ktoś ma ten pasek, czy nie. No a na maturze z chemii rozszerzonej miesiąc później dostałem ponad 80% bodajże, więc coś nie zagrało. Absurdalnie. Jest to absurdalna sytuacja, bo finalnie ja rzeczywiście tę wiedzę sobie zaabsorbowałem tylko w swoim terminie. Niestety nie wtedy, kiedy na przykład ktoś mi kazał chemię organiczną robić, ja sobie ją zrobiłem sam. Czy tam później na zajęciach jakichś dodatkowych sobie po prostu pewne rzeczy do pytań wyprostowałem, ale to nie było po prostu według tego schematu, którym każdy powinien iść. I wiem, że gdybym wtedy podążał za tym schematem i dążył do tych piątek, do tych tam setek z matur i jeszcze nie wiadomo czego, to nie zdobyłbym tych wszystkich umiejętności, które później mi otworzyły masę drzwi w tej karierze laboratoryjnej, akademickiej. No i myślę, że gdyby nie ten staż wczesny, no to ja już bym nie poszedł tak za ciosem i myślę, że miałbym wiele większe problemy i w konkursach naukowych i tak dalej. Mm-hmm. No dobrze, zapytam Martynę jeszcze o to. Martyna, jeżeli masz ochotę się włączyć do odpowiedzi na pytanie, co byś zmieniła w obecnym systemie edukacji i nie boisz się, że cię wywalą ze szkoły, a w końcu jesteś w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to dawaj, to dorzucaj. Okej, tak pewnie. Nie boję się, zostały już tylko 3 tygodnie niecałe, a w sumie na przestrzeni tych paru lat było parę takich sytuacji, że blisko było, żeby jednak zmienić parę kwestii dotyczących mojej edukacji, ale tak, rzeczywiście to, co już czego nie powiedzieli, jeszcze może pozostali albo powiedzieli i ja bym chciała dodatkowo zaznaczyć, że chciałabym, aby każdy uczeń w szkole miał tą przestrzeń do działania, żeby szedł do szkoły ciesząc się, że tam idzie, że ma taką możliwość, żeby tam pójść. Ja też pracuję z dziećmi młodszymi ode mnie, z podstawówki i mi się aż przykro robi, gdy dziecko zaczyna mi płakać,
że ono się boi pójść tam, że ono się boi tego, co mu powie nauczyciel, że boimy się popełniać porażki, że uczniowie boją się pójść do tej tablicy, boją się cokolwiek powiedzieć, bo boją się porażki, bo wiedzą, że za chwilę będą ocenieni, bo za chwilę ktoś ich może wyśmiać, bo dostaną gorszą ocenę, która później się przełoży właśnie na ten pasek na świadectwie, o którym mówił Igor. Więc przede wszystkim właśnie chciałabym, aby szkoła była taką przestrzenią, gdzie uczeń będzie mógł pójść z tą swobodą, gdzie nie będzie się bał, że kurczę, może czegoś jednak nie umiem, może w tym jestem gorszy. Aby każdy talent był doceniany i żeby nie wszyscy byli wrzucani do jednego worka, tego worka, w którym wszyscy muszą mieć same piątki z wszystkiego, no bo jeżeli będziemy mieli same piątki z wszystkiego, no może się okazać, że jednak gdzieś pobłądzimy w tym po prostu, więc to przede wszystkim, a poza tym chciałabym, żeby właśnie postać nauczyciela była o wiele większym autorytetem niż jeżeli jest to w tym momencie. Również w przestrzeni publicznej, aby istniała o wiele większa taka łączność między uczniem, rodzicem, a nauczycielem. Ponieważ w praktyce to te trzy filary jakby współdziałają w systemie edukacji i wydaje mi się, że tutaj musimy też przyłożyć do tego o wiele większą uwagę, żeby to ze sobą tak współgrało. Mm-hmm. Słuchajcie, to nauczyłam się dzisiaj poza tym, że bardzo wielu rzeczy o was i o tym, jak się robi w życiu dobre rzeczy i jak się ma sukces, naprawdę taki dobrze definiowany, to różnych zwrotów, jak chociażby scyzorek i CV porażek, ale na innej konferencji nauczyłam się takiego określenia take away message, ewentualnie take home message, czyli coś takiego, z czym chcemy zostawić tych, którzy dzisiaj z nami tutaj byli od godziny 16. I od ciebie, Martyna, zacznę. Gdybym nawiązała do naszego tematu, zawody przyszłości, jak zaprojektować swoją ścieżkę kariery. Ty jeszcze ją projektujesz i to w ogóle w najfajniejszym momencie, ale dużo już bardzo osiągnęłaś, umówmy się. Co byś powiedziała tak do przemyślenia, tak? Co jest kluczowe w tym szyciu tego swojego życia zawodowego dla ciebie? Mhm. Uważam, że najważniejsze jest nie bać się bez względu na to, gdzie znajdujemy się w danym momencie, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy umiejętności, kompetencje. Nieważne, gdzie jesteśmy, aby nie bać się próbować, nie bać się odnosić porażek, nie traktować ich w ogóle nawet jako porażki, ale jakiś taki element składowy sukcesu, więc chyba to jest najważniejsze, to jest to, z czym chciałam zostawić każdego, kto nas dzisiaj słucha, aby się nie bać i żeby chcieć ponosić porażki również. Ja cię będę przedstawiała, jak się spotkamy jeszcze na jakimś panelu, odważna Martyna Łuszczek. Odważna, bo ty mówisz, żeby się nie bać, więc to jest odwaga. Dobra, stawiamy na odwagę. Joasia, a ty? No ja bym tutaj znowu się do tych porażek trochę odniosła. Mm-hmm. I moja alma mater, bo moja pierwsza uczelnia AGH właśnie w tym roku stworzyła kampanię taką informacyjną dla maturzystów, że już nie będę cytować, ale tu chodzi o to, że oni, AGH kocha porażki. I żeby studenci przychodzili i popełniali tyle błędów, ile mogą, dlatego że na błędach przede wszystkim się uczymy, wyciągamy wnioski, doświadczamy czegoś empirycznie i później w życiu jest dużo łatwiej, jak się umie te błędy popełniać i po tych błędach później wstawać i iść dalej. Więc życzę takiej siły i śmiałości znowu, by iść i robić te rzeczy, które sprawiają nam frajdę. Bo ja tutaj jeszcze może się na chwilę odwołam do tego, że praca nie zawsze musi być pasją, ale fajnie, żeby praca sprawiała frajdę. Przyjemność. Żeby uśmiechnąć się. Kurczę, jak fajnie. Mm-hmm. To tak jak ze szkołą Martyna mówiła, tak, że nie idę do szkoły za karę, tak, że dzieci się boją, tylko że nie idę do pracy za karę. Tak. Nie od razu muszę się jarać jak młoda ryjówka, ale a chociaż tak, trochę, żeby tak było fajnie. Chociaż. Odwaga, porażki, Igor. Na karierę, na szycie, jaki, wiesz, taki patchwork mamy, taki szyjemy, taki koc patchworkowy tej kariery, co tam jeszcze dokładamy? Myślę, no to ja powtórzę to, co zawsze odpowiadam na takie pytanie właśnie Ada Jonat na wykładach, że trzeba mieć pasję i podążać za pasją i róbcie po prostu to, co was pali od środka, rozpala po prostu wasze zainteresowania, bo tylko to właściwie was napędzi. Bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na każdą możliwą drogę kariery, czy to akademicko, czy nie, to w pewnym momencie pewne rzeczy są monotonne, są długie etapy, kiedy na przykład coś nie wychodzi. W nauce mamy szczególnie, często tego doświadczamy, że na przykład przez rok się oczyszcza, powtarza się protokół, oczyszcza się jakieś białko, ono nie chce wychodzić. No właśnie chciałam zapytać, czy ciebie tak jara, tak genety, to białka ciebie tak jara, czy ty podążasz za białkami, bo one ci tak jarają? Ja podążam za tym, co jest, jakby poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak coś działa, jak jakiś proces biologiczny działa. I to oczyszczanie białka, no skłamałbym, gdybym powiedział, że stanie 15 godzin w rękawiczkach gumowych w laboratorium jest dla mnie jakoś tam nie wiadomo jak przyjemne, chociaż może na początku nowe procedury są ciekawe. Jak się to robi 30 raz, to nie jest przyjemne, ale to jest droga do celu i po prostu ten cel napędza, że po prostu w końcu znajdziesz odpowiedź na to pytanie, jak to działa.
No, to ja bym też, wiesz, pasji. Powiedziałaby pasji, ale też właśnie takiego postawienia sobie pytania, które cię będzie nurtowało i cały czas szukać odpowiedzi na to pytanie. No, Kubo, a ty? Pytanie było jakieś rady, tak? Nie, o rady to może nie, ale pytam bardziej o taki, wiesz, o taki message. No, słyszysz ten temat, który się nazywa zaprojektować swoją ścieżkę kariery. No, ty ją projektujesz ciągle, ale tak jakby wszyscy, ale już masz dosyć dobre osiągnięcia na tej drodze. Mm. Czyli jakie są wnioski z tego płynące dla tych, którzy nas oglądają? O czym pamiętasz? Ja powiem to, nie? Co obiecałem. Jak pracownicy dowiedzieli się, jakby, jaki będzie temat, gdzie tu idę. Dawaj. Jest taki filmik na YouTubie, jak Shia LaBeouf, taki aktor, mówi just do it. Można sobie odpalić, uwielbiam ten filmik, on jest naprawdę najlepszy. Znam. I każdemu polecam, żeby to obejrzeć. Więc to jest ważne, po prostu robić, czasami zastanawiać, pociągnie cię świat tam, gdzie pociągnie, ale ktoś jest, odnajdzie się w tym, to zawsze wyjdzie na powierzchnię. A tak na serio, to bardzo ważne jest nauczenie się, bo przynajmniej z mojej perspektywy w szkołach tego nie uczyli, to znaczy nauczenie się współpracy i zarządzania. To jest mega ważne, bo projekty się kojarzy, że jeden robi, inni tam się podpisują, a współpraca jakby samemu się zwykle nie zwojuje. Z jakim sukcesem jest kupę ludzi, nie? Pracowników, którzy nie są na piedestale czy nie są na pierwszych okładkach. Natomiast zawsze o to chodzi, że samemu się mało może zrobić, a w zespole zrobi się tego rzeczy więcej, więc współpraca, no i żeby po prostu robić rzeczy. I Shia LaBeouf. Jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz biec sprint, to sam, ale jak maraton, to raczej z ekipą, bo ktoś ci tam tę wodę musi podać, a życzymy wam jak najdłuższej kariery w ogóle i zawodowej, i takiej życiowej, więc i wam to przede wszystkim. Fajnie było was dzisiaj spotkać i w ogóle miło było was poznać i posłuchać tego, co macie do powiedzenia, bo kiedyś to nagranie będzie jeszcze więcej warte, jak będę mogła pokazywać, z kim rozmawiałam, to po prostu będą ogromne pieniądze się sypały i nie tylko pieniądze, bo to przecież nie jest jedyna ważna rzecz w tym procesie, ale po prostu ogromna satysfakcja z patrzenia na ludzi, którzy mają takie otwarte głowy i odwagę, o której powiedziała Martyna. Martyna Łuszczek, Jakub Mocarski, Joanna Maraszek, Igor Kaczmarczyk, Justyna Dżbik-Kluge. Bardzo wam wszystkim dziękujemy i wam wszystkim, którzy dzisiaj z nami byliście. No i mam nadzieję do zobaczenia podczas, może nawet w tym samym gronie. Umówimy się za rok i zrobimy taki, wiecie... Follow-up. Follow-up, dziękuję, szukałam tego słowa, ja nie bardzo z tymi angielskimi różnymi. Martyna, do zobaczenia, trzymaj się i do usłyszenia, do zobaczenia. Connect and Scale-up, za rok zrobimy follow-up z tą samą ekipą, jak zobaczymy, jak daleko popłynęli, a myślę, że może tak się zdarzyć. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Thank you.